Ktoś taki nie może wygrać walki. Poświęciłem na ktoś taki nie może wygrać walki. Twoje zdjęcie z podpisem Polak. To nie chodziło o ciebie. No po prostu to był taki żart. Reprezentacja przegrała mecz z Albanią. Chodziło o ten Polak. Rozumiesz, że Polak nie może wygrać, że nie może wygrać. To nie chodziło o walkę. Czy ktoś taki nie może wygrywać, chyba tam było. Myślisz, że to nie jest jakieś tam robienie nienawiści w moją stronę, czy coś, nawiązywanie, że ktoś... Kurwa, wiesz... Ja myślę, że w twoją stronę nie trzeba robić nienawiści, ale tak myślisz? No, ale słuchaj. Okay. Teraz zrobimy taką zabawę. Jak Ulfik uzna, że to jest hejt, ja będę czytał teraz te tweety, które znalazłem, a naprawdę zrobiłem taki research. Będziesz mógł na następnej konfie ubrać swoją koszulkę 60. Poczekaj. Słuchaj, bo ja rozpierdalam się właśnie na siebie teraz. Tylko zobacz, tylko dlaczego ty obierasz wszystko? Ja nie mówię, że tylko co do mojej osoby. Ty ogólnie jesteś hejterem. Słuchaj, mam też przygotowane o innych osobach. Okej, to może zrobimy tak, jeżeli chcesz taką zabawę, to nie ma problemu. Ja mogę też na konferencję przygotować i ci pokażę fajną... Ja mam. Rozpis, ale co masz? To będziesz czytał swojego całego Twittera? Kubanie, nie. To może do zabaw po prostu przejdziemy sobie zaraz. Ja wam wpierw zadam pytania tak lub nie. Ja też mogę dla niego... Jestem hejterem, ja chcę się tylko do tego odnieść. No to dobra, to dawaj z tym, kurwa, ja wam ty byłeś szalonego reportera, tak, największej prostytutki internetowej, byłeś u niego i kurwa gaworzyliście sobie jak kumple. Sorry, a ty do mnie masz jakieś stopy? Ale stary, okej. I co, uważasz, że tam jakoś mega dużo o tobie się opowiadało? Tak naprawdę o tobie było dosłownie 2 minuty rozmowy. Okej. A więcej? Słuchaj, więcej? A więcej było o tobie? 2 minuty. No. Oglądałeś na pewno ten podcast, pewnie cały. Nie oglądałem sobie. 2 minuty o tobie było. Nie dałbym rady. Nie dałbym rady z całej twojej rozmowy, nie dałbym rady z całej jego rozmowy. A dzisiaj dasz radę ze mną porozmawiać, te 40 minut godzinkę? No jak będzie 40 minut godzina, to nie wiem, ale... Okej, no to będzie, to wiesz, drzwi otwarte, zawsze no, wyjdę. Gadząc się na tą walkę, jednak musisz mieć... Musiałeś mieć to z tyłu głowy. Ale godziłem się, wiesz... To wiesz, na przykład spawacze mają szkodliwe wypasane, nie? A ja się godziłem, na przykład ta stawka za walkę z kimś innym, ale myślę, że za walkę z tobą, jakieś kurwa face to face, konferencja, rozmowy z tobą, to jest, mogłoby być podszkodliwe. Okay. Jakieś premie mógłby mieć wypłacone. Okej. Dobra, przejdźmy do tej zabawy. No, co tam miałeś? Słuchaj, przygotowałem sobie. Chciałem przyjść tutaj z kartką papieru, ale wolałem zrobić jednak zdjęcie. Znalazłem pierwszy tweet o tobie. I ten tweet to jest podczas dyskusji, wiesz, innych użytkowników o taki zrobili sobie ranking, powiedzmy, nielubianych ludzi. Napisałem Polak numer 1 idiotów fame, nie? I teraz zastanawiałem się, dlaczego tak mogłem napisać. I to było przed walką z Ferrarim na Fame 13. Czyli to był boks meksykańska rękawica. Tak. I tam były konferencje, i tam właśnie była ta 60. I to było trzecia walka już, po Fame 4 na przykład. Mhm. I na Fame 4. Wszedłem sobie na konferencję. Fame 4. Teraz pamiętaj, że ja... Fame 4? Tak. 2019 rok. No. Częstochowa. Tak. Częstochowa. Okej. Pierwsza konferencja czy druga konferencja? A nie wiem. Okej. W chuj mnie to obchodzi w sumie. Ale słuchaj, Polak numer idiotów fame. Moje słowa o tobie, nie? Teraz się o mnie wypowiadałeś w takim razie. Nie, to jest 13, więc 26 marzec 2022. Okej. Wszyscy wiedzą, że się rozprułeś na chłopaków. Nie masz zasad w ogóle i honoru. Jest białko na ciebie. Teraz Fame 13 podciągnięty ten temat jest jeszcze. Kurwa, 9 gal, dalej ten sam temat. Jebać 60, jebać konfidentów w tej koszuleczce takiej słynnej. I teraz jeszcze raz mój ten pierwszy tweet. Polak numer 1 idiotów fame. Uważasz, że to jest hejt? Czy to mogła być moja na przykład... To mogła być twoja opinia. A czy na przykład uważasz, że to jest hejt tuż przed walką, dzień walki, czyli wszyscy rozmawialiśmy sobie o fejmie, tak jak zazwyczaj to się dzieje na Twitterze? Czy... Znaczy punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dla Diego może być to hejt, nie? Dla Diego może to być niekonstruktywna opinia i on to może tak odczuwać. Następny... Jednakże pewnie wiele osób tak pisze pewnie w sieci o kimś, czy to o mnie, w sensie, czy pewnie myślę, o tobie, że teraz czy o tobie. Na przykład o mnie pisze ktoś, żebym już zamknął pizdę na przykład, nie? Nie odbieram tego jako hejt. No, ale dla mnie wiesz, każdy interpretuje... Ale wszystko możesz... Ale ja mam... To zrobię dla ciebie tak, że... Nie, daj mi dokończyć. Patrz, i teraz oczywiście, jest Fame 15. Ale, wiesz, pamiętaj o tym, że to jest jednak... Monolog, wiem, co to jest monolog. Więc powiedziałeś, że to jest dyskusja i chciałem cię po prostu... Bo też powiedziałeś na przykład pretendent, że jestem pretendentem i w wywiadzie z Miściwojewskim i ludzie zaczęli pisać, że walczysz z Suleńskim. Bo pretendent i debiutant to nie jest to samo. Musisz sobie sprawdzić. Okej, widzisz, człowiek uczy się całe życie, dzięki. Dalej, nie? Fame 15, następna rzecz, którą o tobie powiedziałem. I to było po sytuacji z medykami. Medykami, nie?
Ja pod tym wywiadem, pod którym ty się tłumaczyłeś, że medyk kazał ci wypierdalać, co niestety nie zostało udowodnione. Ja to mogę nawet teraz, w tym momencie ci nawet mogę to udowodnić. W sensie, że powiedział do ciebie wypierdalać? Tak. Dobra, i to niech będzie, bo to nie chodzi Tylko nie ma problemu jak coś. Dobra, to teraz zaraz, dobra, to niech będzie, bo ja nie mam nawet tego zapisanego, nie? Okej. Więc tutaj jest, że medyk kazał mu wypierdalać, bla, bla, bla. Na nagraniach słychać było, jak medyk krzyczy do ciebie, odsuń się, kurwa, coś w tym stylu, nie? Tak. Tego wypierdalę właśnie nie mogłem usłyszeć, ale skoro mówisz, powiedzmy, że ci wierzę, mimo że rzadko, ale teraz nie chcę powiedzieć, że ci wierzę, ale chodzi o to, że ty powiedziałeś do niego, odzywaj się chamie jebany, wyjebie mu liścia, teraz pada C-word. Nie mogę chyba powiedzieć, bo będziemy mieli... Śmierć, może będziesz pikał, ja będę ci ten... Okej. Śmieć. Ja po tym napisałem, pod tym filmikiem, nie no przestań, przecież on kłamie szybciej niż chodzi, dureń jakich mało. Jest, ja rozumiem, że bez dureń na przykład by było inaczej odebrane, ale ja pomyślałem, napisałem, wiesz, i dla mnie to nie jest hejt. Dla mnie hejtem by było, jak ja bym sobie wstał, wiesz, w niedzielę rano o 8 i napisał sobie Adrian Polak, to dureń jakich mało. Ale ty wiesz, o co chodzi. Ale ja bronisz się tweetami do mnie, że nie jesteś hejterem, nie, bo... ale ty jesteś ogólnikowo hejterem. Okay. To, że hejtujesz wszystkich wokół i o mnie napiszesz coś, co tak jak to twierdzisz, nie wygląda jak hejt, ale ogólnikowo i tak mimo wszystko jesteś hejterem. Wszystkie twoje, większość twoich tweetów jest powiązane z obrażaniem innych, wyzywaniem innych, szydzeniem z innych. No. Ty czerpiesz z tego korzyści. Tak, materialne. No, nie wiem, jaki ma, nie wiem, czy coś zarabiasz. Teraz na pewno tak. Teraz będziesz zarabiał, na pewno. Przyszedłeś do fejmu, to, pewno zarobisz. Za to, że obrażasz ludzi, tak. Nie. Zajebista droga w sumie. Czy ja wiem, taka zajebista? A powiedz mi tak szczerze, cieszy cię to? Wyobraź sobie to, że niektórzy mają na przykład, mogą mieć przy ciebie jakieś problemy psychiczne, depresje. Wiem. Nie wiem, czy zauważyłeś, widziałeś najnowszy post twojej MMA na profilu? Widziałeś, co zainwestowali? Napisali. Widziałeś, co napisali do mnie, tak. Nie. Fame teraz... Tak, napisali do mnie. Nawiązał współpracę z psychologią. Tak, no. A wiesz przez kogo między innymi? Właśnie przez takie osoby jak ty. Tak, albo ja myślałem, że na przykład przez takie osoby jak Adrian Polański. Bo jest na przykład Fame 16, sytuacja z Patrykosem. I tam jest ten taki tweet, który jest takim flagowym hejtera, wiesz, ty go pokazujesz wszystkim, o tym zjebie, Adrian Polak to zjeb, tak dalej, nie? To było po tym, jak Adrian... Jak, to jest to, że Adrian przebrał się za zjeba i tak. z kanału? Adrian to jest generalnie screen numer 3, to możemy go odpalić. Okej, to weź odpal. Ten, Adrian Polak... To jest o tym? Okej, to jest ten. Ogólnie zabawne, nie? Jak nie, moim zdaniem śmieszne to było. Jeden z ulubionych moich. Ale słuchaj, wiesz o czym to było? To było po tym, jak się przebrałeś za Patrykosa, udawałeś go na tej konferencji i mówię ty. W sumie jest też zabawna sprawa. Jakbym ja się za ciebie przebrał i zaczął ciebie udawać, w sumie też zabawne, ale mówię dlaczego, więc ja nazwałem cię zjebem w tym. Więc cofnąłem się bo to była druga konferencja, więc cofnąłem się do pierwszej, w której on cię uderzył. Naprawdę, też bym się źle zachował, jakbym ktoś uderzył. Ale ty oprócz tego, że krzyczałeś, że go potniesz, zajebiesz, tak, to później nagrałeś... Pamiętaj po tak, jasne. No. Jak mnie uderzył w twarz. Nie uważam, że, że to jest chyba najgorsze poniżenie, jeżeli chodzi. Wolałbym, żeby mi wypierdolił strzał w pysk z pięści, żeby mi zajebał liścia. Dobra. Ale zobacz, Ale jeszcze jest, bo to nie koniec tego. Tak, tylko skomentuję to. Zobacz, ty piszesz tutaj o mnie i ja sam, osoba, o której tu piszesz, nawet tego nie zrozumiała, tego tweeta, tak jak powiedziałeś. Czyli wiesz, wiele osób nie mogło zrozumieć intencji twoich tweetów, bo piszesz w taki sposób. A co mnie to kurwa obchodzi? Ty chłopie idź, nie wiem, do nauczyciela, który będzie ci uczył, jak odczytywać moje tweety. Ale kurwa, to może mam ludzie odbierają cię jako hejtera, skoro w taki sposób. Ty, może szkołę Twittera jakiegoś mam odczytywać. Nie, po prostu może pisz tak, żeby ludzie zrozumieli. Ty, ale to nie jest moja wina, że niektórzy ludzie nie za bardzo, wiesz... Ale to większość osób tak cię odbiera. Ty piszę dla górnych 3% i tyle. Słuchaj teraz, gościu, bo to jest nie koniec z tym Patrykosem, to jest właśnie ważniejsze, ale znowu musisz pikać, dobra? Dobra. Kiedy? Tak będę robił, to będzie. Wiesz, ale ja co do niego nie. Ty rudy śmieciu, zachowałeś się jak ostatnia kurwa. Ty rudy niedoinformowany imbecylu, ty tumanie skończony. A ty, Felu, zrobiłeś to z premedytacją, żeby się na mnie wybić. I powiem ci jedno, rozkurwię cię za to. Zwykła pała życiowa, zrobiła to tylko dla atencji. Jest nudnym, niepopularnym lamusem, zwykła pała. No i co? Myślisz, że może on też potrzebuje psychologa teraz? Wydaje mi się, że przed tym, zanim mnie uderzył, już potrzebował tego psychologa. Zanim mnie z premedytacją uderzył. A co widzisz gorzej? Ten tweet, czy to,
co ty nagrałeś. Ale dobrze, ale ty wierzysz mi teraz różnicę za moje rzeczy, za które ja już przepraszam, widzisz, tylko jest tak jak powiedziałem. Ty, ale ja nie miałem kiedy za to, zobacz, za to przepraszam. Ale zobacz, jaka jest różnica między nami. To ty o mnie mówisz, to ty mnie oglądasz. To Patryk, ty o Patryku. Ale to zobacz, ale ja z nim występuję. Ale właśnie, a ja też z tobą występowałem. Ja też z tobą, to przełóż, ja też z tobą występowałem. Nie oglądaj. Nie występowałem. To był mój występ, kurwa. Chłopie, to był mój występ. To nie zmienia dalej. To i tak nie zmienia, widzisz, ale to jest. A powiedz mi, Adi, ty uważasz, że Greg w ogóle jest influencerem? Nie. Ja nie uważam. Ja bym nie chciał być tak nazywany. Okej. Ja bym nie chciał przede wszystkim. Jest hejterem. Uważam, że jest hejterem. Jest osobą, która. A ja uważam, że jesteś zjebem. Okej, fajnie. Luz. Ty, spoko. Powiedziałem ci to w twarz, co prawda nie na face to face, ale no w twarz. Znalazłem te jaja. Ja pierdolę, ty chyba, no, chyba ta walka ma sens. Rzeczywiście. Chyba ta walka ma sens. Dobra, słuchaj, to wszystkie już te twoje rzeczy, czy jeszcze? Nie, mam jeszcze na przykład o wiewiórze, ale o tym jak pomówiłeś, ale ty znowu pójdziesz w to, że... Dobra, stary, okej. Jeżeli chodzi o to, pozwól, że przyszykuję odpowiedź na tego twojego screena, na te twoje wypowiedzi, na konferencję. Okej? Okay? Możemy tak umówić? I dla mnie możesz przygotować. No i super, świetnie. Dobra, słuchaj, stary, tak jak już powiedziałem... Przed walką możesz. Co masz, Adi, za pytanka? Bo... Generalnie, czekaj, bo ja muszę tylko powiedzieć, że jeśli wy, widzowie, macie jakieś pytania, to telefony. Możecie pisać SMS-y. I telefony. I dokładnie. I dodzwonić wtedy do studia, fajne pytanka możecie. Kurew. Dokładnie, słyszeć. Dokładnie. No więc tak, po ogłoszeniu walki, wiesz, pisało do mnie dużo osób ogólnie, wiesz. Do mnie też. Na twój temat, wiesz, podejrzewam, naprawdę, ale myślę, że już nowych rzeczy to już naprawdę, już na mnie już zostało wyżegane chyba wszystko, co jest tylko możliwe. Słuchaj, stary. Nie, nie. Więc po ogłoszeniu walki napisało bardzo dużo o mnie osób różnych rzeczy, naprawdę różnych rzeczy. Ja już nawet, szczerze, mam to ale i nie chcę, nie lubię takiego wygrywać. Czegoś. Ja lubię, jakbyś mi powiedział na przykład chcę, co, bo to tak brzmi, wiesz. Słuchaj, dlatego chcę, ja ogólnie chciałbym... Nie mam zamiaru cię ani niszczyć psychicznie, kurwa, ani cię zjeżdżać na banie, ani takie rzeczy. Ja bym chciał w ogóle, żebyś do tej walki wyszedł jako najlepsza swoja forma. Weź, co ty... Najlepszej postaci. Ja pierdolę. I dlatego przygotowałem dla ciebie właśnie takich kilka pytań, bo osobiście, wiesz, tak jak już powiedziałem, ja cię nie znam, tak? Nie, ja sobie nie wyrobiłem jeszcze na twój temat żadnej opinii, jedynie tylko to wiem, że jesteś hejterem. Jaką jesteś osobą prywatnie, jeszcze nie wiem. Więc dlatego przygotowałem do ciebie kilka pytań. Się nie dowiesz. Mam nadzieję, że mi na nie... To są takie pytania zapoznawcze, tak? Tak, pytania... Okej, dobra. Ile robisz treningów w tygodniu? Powiedz mi tak, nie, właśnie nie. I powiedz mi, z czego w życiu jesteś najbardziej dumny? Ty z tego, że tutaj jestem, że wiesz, zrobiłem tylko, wiesz, zhejtowałem kilka osób i dostałem się tutaj do tej federacji, o której ty marzysz. I marzyłeś i ja jesteś cały czas. A nie, no przez rok, kurwa, przez rok marzyłeś o tym, jak cię nie brali. No odpierdalałeś tyle rzeczy, przecież nie brałeś. No co? Ja sobie sam zrobiłem, to była z wyboru moja przerwa. Wyleciałem do Tajlandii, chciałem ci powiedzieć. Nie miałem jak walczyć. Także to było z wyboru moja przerwa. Okay. To jest spełnienie właśnie marzenia, wiesz? Okej. Okay. To marzenia hejtera. Podaj mi swoją definicję hejtu w takim razie. Moja definicja hejtu? Tak. Czasami sam doświadczam tego na sobie, ale to jest właśnie takie coś, gdy ktoś bez powodu przychodzi, na przykład wstawisz sobie zdjęcie ze swoją babcią, a on ci przychodzi tam i wyzywa cię od kurew, na przykład. Dajmy na to, tak? A jak na przykład teraz ktoś pisze o mnie, że jestem idiotą, że co ja pierdolę, co za głupoty, to nie jest hejt, stary. To jest po prostu w taki niekulturalny sposób, w którym ja sam również tak się wypowiadam niestety. Mam tego świadomość, że czasami zakurwuję sobie zbyt często. Ale to jest po prostu wyrażanie opinii. Troszkę... Może zbyt krytycznie, zbyt ostro, ale nie przeszkadza mi to. Na przykład jak spotkam tego kogoś i mi powie, że... nie powie mi nikt na ulicy, nie? Że w taki sposób się o mnie wypowiedział. Nic nie zareagowałbym. Jakbym wiedział na przykład, że o, ten gość pisze o mnie tak i tak, to stary. Wiadomo, jakby ktoś przychodzi, właśnie tak jak mówię, że przychodzi do mnie i mnie obraża, to może co innego, ale takie rzeczy to nie jest hejt. To jest, mówię, wyrażanie opinii. To jest na zasadzie, jak na przykład teraz siedzi, nie wiem, kto tam robi na Twitchu, Take Fun Nitro? Nitro. Zazwyczaj noszą, po prostu widziałem, że oni omawiają, powiedzmy. Okay. To jak on teraz mówi o mnie, dajmy na to Nitro. Że, ale on pierdoli, nie? Głupoty. Naprawdę, kozak w necie, pizda w świecie. To nie jest hejt, stary. To jest twoim zdaniem hejt? Na przykład, jeśli on tak by mówił teraz, to jest szczerze. Jakby powiedział teraz, że jestem zjebem internetowym, że widać, że wiesz, brakuje mi takiej ogłady i tak dalej, co jest być może prawdą, bo nie mam takiego obycia z kamerą, więc czy to jest twoim zdaniem hejt? Wiesz, to jeżeli o tobie to mówi... To tak, to nie, bo o mnie można. Nie, tylko o Adrianie to mówi, to nie wiem, jakby tak o mnie mówił, to wtedy byśmy się nad tym zastanowili, nie? No to o tobie. A mówisz, że tak... No to teraz niech będziesz o tobie. Chodzi mi o to, kurwa, chłopie. Tak?
Okej? Okay? No może być, że pizdą, skoro... Okej, okay, no. Nie pizdą, że po prostu, nie wiem, pierdolisz głupoty, albo że... Nie, no, że ty, pierdolę głupoty, to nie. Dobra, ten Grek miał rację, chyba Adrian Polak to zjeb. No okay. I... Myślę, że nie. Myślę, że to akurat nie jest hejt. A czyli jak ja... swoją opinię. To wiesz, ty dałeś przykład, ty dałeś taki przykład jeden, wiesz, dalej nie. Ci tłumaczę. Ty... To jest bardzo dobra pozycja twojej obrony, że ty się po prostu przygotowałeś swoje tweety o mnie i ty tymi tweetami pojedynczymi chcesz tam się wybronić z tego. Wiesz, tylko chciałbym ci powiedzieć, że ja ogólnikowo mówiłem o całej twojej twórczości, że ty jesteś hejterem. Ty jesteś ogólnikowo hejterem. Nawet wczoraj jak cię zapowiedziałem, nie powiedziałem, że będę walczyć, będę miał face to face z moim, tylko z hejterem powiedziałem ogólnikowo, bo jesteś ogólnikowo hejterem i na tym polega twój cały content. I na tym tak naprawdę się kreujesz. Jestem, oczywiście, że jestem. Jestem ostro pierdolnięty i o tym się niedługo przekonasz. No. Powiedz mi teraz tak, bo tak jak powiedziałem, staram się odpowiadać na wszystko szczerze, nie? I gadam sobie szczerze. O, powiedz mi, czy miałeś jakikolwiek konflikt z prawem, który zakończył się wyrokiem? Nie. Nie miałeś? Nigdy. Nawet więcej ci powiem, nigdy nie byłem nawet na komendzie. Ani jako świadek, ani jako oskarżony, ani jako, kurwa, co, nie wiem, co, jakie co sprawy. To ma do tego tak naprawdę, chłopaki? Nie wiem, chyba chciał znowu w tej koszulce przyjść, kurwa, wiesz? Nie, nie, no dlaczego? Ja po prostu chciałem cię poznać, zadaję ci po prostu pytania, tak? Nic o tobie nie wiem, więc chciałbym mieć tą po prostu szansę się dowiedzieć, jaką jesteś osobą. No ale chuj, to wchodzi, ty, jak, czy, no, a jak no, bym powiedział, że miałem? Ja myślę, Adi, że na pewno będzie taka, wiesz, masz dużo jeszcze tych pytań? Nie, myślę, malutko. Że możemy je nie, malutko. Przez cały program prostu. Nie, malutko, zostało mi dosłownie kilka pytań. No to dobra, to malutko dawaj. Ile godzin dziennie spędzasz na pisaniu komentarzy w internecie? No wiesz, pisanie to jest, nie wiem jak tobie, ale mi zajmuje kilka sekund. Na przykład pisanie takiego tweeta o tobie, to myślę, że tak do 20 sekund. Więc... Ale jednak nagranie Insta Stories musiałeś już nagrywać 1000 razy, tam 100 razy, nie? Bo ci nie bardzo wychodziło. Czemu? No sam tak powiedziałeś. Śmiałem, chłopie, ja właśnie to jest problem troszkę, jak teraz wychodzę, wiesz, troszkę na głębsze wody, że niektórzy nie rozumieją prostej ironii, nie? Mm-hmm. Wiesz, na przykład nagrałem Insta Story, na którym powiedziałem, że no... Ty powiedziałeś, że będę pół godziny ja nagrywałeś, to, albo, zostawiał ci to problem. Tak, ale tak. I jeszcze powiedziałem, że nie wiem, czy Wojtek w ogóle dojdzie do naszej walki, bo Adrian może spotka mnie na face-to-face czy konferencji, wytarga mnie za uszy i wiesz, miałem ludzi, którzy mi rzeczywiście pisali, że nie powinienem na przykład takich rzeczy mówić, że się go boję, bo on będzie, wiesz, mocniejszy się czuł wtedy. I ja myślałem, że ja to jest oczywiste, że to jest ironia, okay. Ale no nie dla wszystkich. Podejrzewam, że Adrian też pewnie podskoczył aż do sufitu, że gość się go boi, nie? Bo... Akurat nie widziałem tego, wiesz? No. Nie oglądałem nawet twój wójt. Dobra, kolejna rzecz. Założyłeś Twittera po to, żeby zdobyć sławę i walczyć? Tak. W 2012 roku założyłem Twittera, żeby walczyć na Fame MMA. Okay. Taki był mój plan. Jak oceniasz moje umiejętności podczas walk? Bez ironii teraz może spróbujmy, co? Nie rozwodźmy się też. Albo dobre, albo tak. Chujowe. No, średnie. W sensie jako freaka. Nie tak. W MMA, tylko freak. Tak, tak, tak. Tak. No. No to myślę takie w 7-7, top 3. W 7-7, okay. Powiedzmy. I... Jesteś użytkownikiem Wykopu? Nie. Nie, szczerze mówiąc, nawet nie miałem nigdy próby, żeby założyć konto. Nie wiem, nie umiem, próbowałem wejść, okay. Ale nie umiem się... No dobra, no nie i po nie. Prostu ten. Kolejne dobra. Pytanie masz. I jakie jest twoje wykształcenie? Co to ma za rzecz? Tak jak mówiłem, chcecie technik logistyki. Okej, okay. A kochasz Polskę? Tak, oczywiście. Dlatego w przyszłym roku wracam. A powiedz mi, czy pisanie negatywnych komentarzy nie wpływa negatywnie na twoje życie? Nie, wręcz przeciwnie. Wiesz, dostarczam sobie takiej, wiesz, nie, no. Wiesz, jestem taki, jestem w złym humorze, bo jestem chujowa sytuacja, okay. Wiesz, z żoną, chujowa sytuacja materialna, okay. I wiesz, wyzwę kogoś i wtedy poprawiam się humor. I tu ostatnie pytanie już do ciebie. Czy masz świadomość, że twoje negatywne komentarze mogą komuś zniszczyć życie lub doprowadzić do depresji? Nie. Nie masz świadomości? Nie mam świadomości. Okej. Okay. To będą... Jak znajdziesz kogoś, kto rzeczywiście tak miał, wiesz, przeze mnie gorszy humor chociaż, to chętnie mogę z nim porozmawiać. Myślę, że raczej mój Twitter, jeśli ja prowadziłem w pewnym momencie tak częściej niż na przykład teraz, bo teraz nie prowadzę zbyt za dużo, to prowadziłem po to, żeby raczej poprawiać ludziom humor. I dobra, mamy pierwszego widza na linii, więc odbieramy telefon. Halo, halo. Siema, siema. Cześć, skąd jesteś i jak się nazywasz? Zyna, Patryk. Siema, Rolo z Nowego Dworu. Ja mam pytanie do Adriana Polaka, bo tak mówisz o tym hejcie, mówisz o Grzegorzu, że jest hejterem, ale no jak tak śledzę internet, to ja generalnie pamiętam ciebie tylko z tego, jak podawałeś dane osobowe randomowego gościa z Omegle, gdzie na niego też był dosyć duży, no może nie hejt, ale...
no dosyć duża nagonka na niego była. Oraz no w tej akcji z góralem. No wiesz, i może to akurat nie jest najczystsza osoba w internecie. No właśnie. Ale no jednak też jest taka, wiesz, też jest jednak, trochę taka agresywne podejście. Ale okej, okay, ale czy ty właśnie powiedziałeś o sobie, o góralu, czyli osobie, która okazała się, nie, P, ty, a może... osobą, która znęcała się nad zwierzętami, osobą, która brała kota na rozżarzonym jedzeniu, teraz uważasz, że taka osoba w ogóle nie powinna istnieć, nie tylko w internecie, ale ogólnie w życiu. Gość się znęcał nad zwierzętami. Ogólnie, jego w ogóle kariera się rozpoczęła na tym, że wyzywał mnie. To jest, wiesz, stary... Tak jak moja. To jest nie w temacie. Ja zajrzałem, przepraszam kolego, zajrzałem sobie w poprzednie konferencje i zauważyłem, że niemal każdy rywal był atakowany argumentem, twoja kariera zaczęła się na wyzywaniu. Nie, nawet Ferrari. Nie nawet, ale on sam tego nawet, widzisz, on nawet sam przyznał, że bardzo dużo mi zawdzięcza. Malczyński. Ale ty mu też. Ja i też o tym mówiłem. No. To i teraz mogę coś na koniec? Mogę coś na koniec? To zawdzięczasz mu zajebiście dużo. Jeszcze raz, jakbyś mógł powtórzyć? Mogę coś na koniec dodać? Jasne. Wiesz co, tak też trochę o tym hejcie mówisz, że Gregor jest hejterem. Wiesz co, takie mocniejsze ocenianie jakiejś sytuacji, którą ty zrobisz, nawet nieprzychylne, niekoniecznie musi być hejtem. Moim zdaniem hejtem, bo ja nie słyszę, co on mówi. Halo, halo? No, 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 mów, mów, mów. Chciałbym w końcu bardziej hejtem by było to, jakby dał post rano o 12 z jakimś tam obelgą, strasznie cię wyzywał, później, nie wiem, o 16, o 20 i tak cały czas cykliczne tweety. W ogóle nie związane z kontekstem, czy ty coś zrobiłeś w internecie, czy nie. To był bardziej hejt. Wiesz, a no, takie mocniejsze ocenianie sytuacji... To jest hejtem jest to, co ja w kierunku Adriana. Ja totalnie odróżniam, czym jest konstruktywna krytyka, czym jest hejt. No i w jego przypadku to... Słuchaj, no, tak jak ci powiedziałem, przygotuję dla ciebie specjalnie te twoje tweety, tak fajnie uporządkuję i pokażę ci, wtedy ocenisz sam, gdy będziesz miał przed oczami pokazane... Wiesz, jak ja przygotuję na tę konferencję... Świetnie, przygotuj, świetnie. Nie wypierdolą z tej federacji. Dobra. Wypierdolą. Dobra, no to... Nie ma problemu. Mamy okay, jeszcze no widza Leli? Masz jeszcze jakieś pytanko? Nie, dzięki. Pozdrawiam spółnicę Sadlinki, na razie. Dzięki, cześć, bardzo, pozdrawiamy cię. Sadlinki. Chłopaki, ja bym chciał przejść do pytań tak, nie, bo to jest zawsze na początek face to face'a. Wyście się dosyć rozgadali, więc dobra. Mieliśmy okazję jeszcze porozmawiać. Trzeba to prawda, poznajecie się tak naprawdę, twoją tak. postać też poznajemy bliżej. I dobra, pierwsze pytania tak lub nie idą do Adriana. I teraz tak, mam lepszą opinię w sieci niż Greg. On nie ma żadnej opinii, bo on nie istnieje, wiesz, jako on osoba. Ja jako osoba ja tak wiedzę, lub nie. Ja bym chciał, żebyś, tak. żebyście tylko... Widziałem na Instagramie właśnie, jak założyłeś tam 2000 no. no i co? Oj, wariacie. Greg dla mnie nie jest influencerem. To nie wiem, kim on jest. Tak lub nie. Nie, nie wiem. Mam, tam jest słowo nie, więc nie. Wiem. Twitter to wylewisko hejtu. Wiesz co... Tak lub nie? Nie wiem. No po prostu on wie, że tak, ale boi się, on musi troszeczkę wylizać dupkę, wiesz. Nie może powiedzieć, że tak. Ale stary, ja nie siedzę na Twitterze, ja nawet nie mam... Jestem. Ale co ty świrujesz? Ja specjalnie dla ciebie założyłem konto, żeby zobaczyć tylko, co ty wypisujesz. Ja nawet nie wiem, co... Znaczy, bo... Kurwa. Teraz dobra, w ogóle, tak by the way. Dawajcie dalej, tak lub nie. Greg nie jest dla mnie żadnym wyzwaniem. Nie, no jest. Jest wyzwaniem, jak okay. najbardziej. Oczywiście, że jest. Jestem bardziej inteligentny od Grega. Nie znam go, nie wiem. Na Gregu przez... na Gregu z Twittera jest większa presja niż na mnie. Wiesz, na Gregu z Twittera jest większa presja niż na mnie. Tak lub nie? Czy większa presja ciąży na Gregu, czy na tobie? Względem internetowym? Generalnie, presja. Kto może mieć większą presję? Wydaje mi się, że chyba na mnie, skoro jest debiutant. I... Okej. Okay. Dziwi mnie kurs 2,85 na Grega. Powinien być o wiele wyższy, przecież nic o nim nie wiemy. Nawet nie wiedziałem, że jest taki kurs. Był 5,25 na starcie. Nawet nie wiedziałem, że jest taki 25 kurs. Na starcie. No. Nawet nie wiedziałem. Greg dla mnie to po prostu hejter. Tak. Greg bez mnie by nie zaistniał na większą skalę. Nie, no ktoś by inny mógł się trafić. Okej, dobra. Teraz pytania do Grega. Moje opinie nie są populistyczne. Oczywiście, że nie. Nie jestem hejterem Polaka. Oczywiście, że jestem. Nie żałuję żadnego słowa o Polaku. Żałuję, że tak rzadko i tak słabo, bo mielibyśmy o czymś rozmawiać, wiesz, a ja teraz nie mam się nawet z czego wytłumaczyć, ani za co go przeprosić. Dobra, ale tak lub nie, starajmy się. Nie żałuję. Nie ma większego zjeba w świecie frików niż Polak. Jest. Tak, nie, czyli nie. Czyli nie. Trenujesz sztuki walki więcej niż 2 lata? Nie. Polak nie jest dla mnie wyzwaniem. Jest.
jestem bardziej inteligentny niż Polak. Tak. Mam większą umiejętności od Adriana. Tak. Nie żałuję żadnego słowa o nim. A to już było. To już było. Proszę, kurwa, po prostu mi się podwoiło, więc sorry, kurwa. Dobra, chłopaki. Większym zjebem. No, kto jest właśnie większym zjebem? I oczywiście jest pewnie szalony reporter. Szalony reporter. Tak, myślałem. Nie chciałem za dużo o nim mówić, ale jeśli chcesz. Wiem, że masz coś przygotowane. Mam tak, mam jednego shota. Dobra. A propos... Tak, możemy... Bo generalnie ty swój pierwszy publiczny występ z tego, co ja kojarzę. Słuchaj. Miałeś na loży szyderców Fame 17. Nie pamiętam na jakiej, ale w każdym razie na Fame. I to zanim puścisz... W sensie nie, puść sobie normalnie. No dobra, to no. Odpalamy shot numer jeden. Pozwalam. Ale właśnie on nie jest wygadany, właśnie widziałeś, a to sobie odpal. Pewnie gdzieś latają w internecie te loże, w którym on był szyderców. Tak, ty kurwa przeprowadzasz. Nie, czekaj, nie, czekaj. A ja mam to też głos. Nie, no chodź. To jest loża szyderców, także... Co to jest? Na spokoju. Ty nie masz jakiś... Piłkarz. Jakby robisz tego Twittera i to po prostu jest tak, że zaczęłeś to robić, to się... Co, wiesz. Że rozrastać, tak? Rozrastać, tak? Nie no, rozrastać to jest mało, za dużo znaczy, powiedziane, no, bo pierwszy kierwa jest serwujący. To jest tak, jakby ci się prysz zaczął pojawiać, nie możesz go wyczyścić. Ale wiesz, o co chodzi, no jakby ktoś po niego przedpowiedział, on jest gwiazdą, on to wchodzi, nie? Stary, a ty widziałeś tego gościa, co go przeprowadził? To nie jest już taki bez Twitterka on. Okay. On w jednym był, no to coś tam, ale Bandura, a w ten, co był Bandura, go zaprosili, to już Bandura go od razu powiedział, no kim ty kurwa jesteś? A on nie wiem, kazał im tu przyjść, a on... Kogo wy tu przeprowadzacie? To jest nikt, kto to jest? I zrobili go, wkręcili, słuchaj teraz, wkręcili go, że go zostawiają. Mówię, dobra, ja idę srać, idę oglądać walkę, siedź tu sam on. Nie zostawiajcie mnie, chłopaki, nie zostawiajcie mnie, bo tak się kowane. On za nie powinien się prowadzić coś On jest w ogóle wygadany. Co ty? Zobaczysz, to się wyszło. Bo on przy Twitterku, tak. A i tam Bandura go tak wkręcił, on obsrany siedział, ja, nie zostawili, bo on nic nie mówił. Że... Mówiłeś, prowadził. On, nie będę, nie zostawiajcie mnie. No. Przyszedł do mnie. No i właśnie, ja mam pytanie. A propos tego twojego występu należy, czy było tak, jak faktycznie mówił Szalony, że ty się w pewnym momencie zesrałeś, że chłopaki cię robili pod chuja i że ty, wychodzili, słuchaj, i tak dalej? Było tak. Bo dzisiaj nie widać po tobie, jakbyś, żebyś nie się stresował kamerami, stary, czy czymkolwiek. Jak byłeś tutaj, Pikfur, to jesteś raz? Drugi. Face to face'a prowadzę w tym studio drugi raz. Jak byłeś pierwszy raz. Uważasz, jak obejrzysz ten program i ten, który prowadziłeś pierwszy, będziesz widział różnicę, jak się zachowywałeś? Pewnie tak. A już występowałeś na aferkach na przykład, przed kamerą. I wiele razy z Boxdelem na różnych streamach, nie? No tak. Ty, a ja nie wystąpiłem nigdy, nigdzie. Nawet, powiem ci, nie nagrywałem siebie sam. Rozumiesz? I jak siedzisz tutaj, widzisz tych wszystkich ludzi, nie? Siedzisz sobie na kanapie, kurwa, wiesz, Bandura, oni, kurwa, ciągle... Oni występują ciągle, nie? Gdzieś. I oni, wiesz, jadą. A ty skupiasz się na tym, żeby, wiesz, nie powiedzieć, nie wiem, poszłem, nie? Żeby, wiesz, żeby się dobrze wysłowić, kurwa, bo to będzie lipa, to zaraz będzie latać, nie? Normalna sprawa dla mnie, ja wiem, że potrzebuję jeszcze, wiesz, obycia. Nie wiem, czy może po tej walce już nie będę miał nigdy żadnej walki i nigdy nie będę potrzebował tego obycia, ale mam nadzieję, że wiesz, że to tak z programu na program będzie lepiej. Że złapiesz sobie większy amerykański luz, jak Piotrek Szeliga. Piotr Szeliga, właśnie. Mam nadzieję, że kiedyś złapię taki luz jak Piotr Szeliga. Może nie we wszystkich sprawach, ale, ale mam nadzieję, że mi się uda. No, ale w każdym razie rzeczywiście jest tak, jak on mówi, że... Ale nie mówię, że się zesrałem, po prostu oni sobie zażartowali, ja powiedziałem, nie pierdol, weź, siadaj tutaj, ale no oczywiście nie jest tak, jak ten idiota tam opowiada, nie? I na przykład chciałem na chwilę, chociaż minutę poruszyć jego temat, no dobra, bo no to dawaj. Wiesz, powiedział, przede wszystkim przedstawił tweety, że jak ja obrażam innych ludzi, o, to też będzie pod hejt, że... Ja piszę, wiesz, i wstawił tweety, że piszę do kogoś per kurwo, na przykład, nie? To generalnie idiota... zablokowałeś z tego, co ja wiem. Ale słuchaj, wiesz, jakie to były tweety per kurwo? Były, rzeczywiście, to, co on wstawił, nie? Ale ten głąb wstawił, wiesz, jakie... Zadzwońmy. Słuchaj, dobra. Gadamy o nim, wiesz, o co chodzi, bo... Dobra, ale słuchaj. Ja cię cały czas słucham. Wstawił tu, nie, bo przerywasz mi. Słuchaj, wstawił tweety, w których ja piszę per kurwo. Do mojego ziomka, rozumiesz? Zdarzyło ci się, jak piszesz, gadasz z ziomkiem, zdarzyło ci się kiedyś do twojego ziomka albo usłyszeć od niego, albo powiedzieć, albo nie wiem, kutasie, coś w tym stylu? Czy raczej nie? Nie, wy w garniturach chodzicie chyba wszyscy. To, tak, tak, to dokładnie nie, tak, no. To nie, ale tobie z Boxdelem wydaje mi się, że parę razy słyszałem. U nas to się zdarzyło. Ty, no i właśnie to jest na takie... Na porządku dziennym. Wiesz, ja tego nie wiem, ty mu opowiadasz mi o tym, ja w ogóle o tym nie wiem. Dobra, i tutaj jeszcze kolejna, bo to jest kolejna... On powiedział też, że no, zablokowałem go, bo... Ja już nie mogłem czytać tych głupot, nie? Nie było, tak? Tutaj mam właśnie screen 1, 2 i 3, jakby mógł się pojawić. Tak, jakbyśmy mogli odpalić screeny od Grega. Patrz, słuchaj, to jeden na przykład, patrz. Adrianek, tam.
prawo. Twoje lewo. Pa, słuchaj, na dole. Wiesz, kojarzysz tą sytuację, co gość zastrzelił, tak? Tak. I spójrz na Twittera na dole. To jest szalony reporter, który go usunął, ale oczywiście on zapisany. Tak, nie? No. I wyszło oczywiście, że to jest kłamstwo. Okay. To teraz niech wjedzie drugi screen, jakby dał radę. To jest jak wybuchła wojna na Ukrainie. Okay. Przeczytałeś już cały? Czy... Tak, przeczytałem. Dobra, jeszcze trzeci, bo trzeci jest podobny sens. I to jest właśnie mniej więcej, no nie musisz tego czytać, bo to chodzi o to, co tam ty, fake newsy. I ja chodzi o to, że ja... rozumiem, czemu... To jest, że nie fake news. No dobra. Chodzi. Czemu nam naszym face-to-face w ogóle rozmawiamy o szanowni, którego tutaj nie ma? Nie dobra, ma słuchaj, broni. Przed chwilą chciałem do niego dzwonić. Nie, bo generalnie... Bo mówisz ciągle do mnie, znaczy, dalej uważam. Ty, znaczy, ale kurwa, jak puścił filmik, na którym się mogliście pośmiać ze mnie... A gdzie to puścił? Kto? On puścił przed chwileczką. No. Przed chwilą. A Ulfik, no tak, ja, ale... A co robiłeś? Ty się chciałeś... Ja puściłem, żeby... Ale ja nie widziałem tego filmiku, no powiedział mi tą sytuację i brzmiało zabawne. Dobra, ale chodzi mi teraz, patrzyłeś na to i się śmiałeś. Chodzi mi o to, że on mnie zablokował. Wiesz, kiedy mnie zablokował? Jak ja co jakiś czas przypominałem o tych jego tweetach, gdy on na przykład śmiał się z jakiegoś fake newsa, przypominałem mu to, żeby utkał, wiesz? I on wtedy mnie zablokował. I teraz jeszcze ta sytuacja w loży szyderców, o której się śmiał, jaki ja byłem żałosny tam, nie? Jest jeszcze screen numer 4 po tej loży szyderców. Czytam, nie wiem, spójrz. Zapraszam cię jakiego do podcastu. Jakiego żałosnego gościa chciał zaprosić do podcastu, zobacz ty. Idź sobie do niego zamiast mnie. Ty, ja do niego zadzwonię za chwilę i powiem, żeby ciebie zaprosił. Usiądziecie sobie razem, pośmiejecie. Oko, bardzo chętnie. Pośmiejecie się. Możemy zadzwonić do szalonego, ale po telefonie, wiesz, który mamy teraz. Wiesz, ja dalej tutaj... Ale ja nie chcę nawet... W sensie możemy, ale... Mhm. A chuj, możemy. Jak no dobra, to odbieramy teraz telefon. Halo, halo. Jak się nazywasz i skąd do nas dzwonisz? Hej, jestem Zuza. Poczekajcie, przyciszę sobie was, bo jesteście głośno bardzo. Siemka Zuza. Cześć. Zuza. Ja mam pytanie do Adriana. Cześć. Co tam? Słuchaj, bo ty tak mówisz, że Greg to jest taki hejter i w ogóle... To jak byś nazwał siebie sprzed tych kilku lat, kiedy trafiłeś do sądu i miałeś sprawę z Rafalalą na przykład? Ja nie trafiłem do sądu i nie miałem ja sprawy. Ja byłem jako świadek. No ale mimo wszystko też byłeś o coś oskarżony, nie, tak? Nie, nie, o nic nie byłem oskarżony. Dużego marów. Nie, 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 o nic nie byłem oskarżony. Mój znajomy Filip Zabielski, on pozwał... Mój też. Pozwał tego osobnika i wziął mnie po prostu jako świadka. Ja przyszedłem, powiedziałem, że nie chcę znawać i siema. To jest taki ziomek? Kiedyś był. Kiedyś, dawno temu. Czyli ty, słuchaj. Dawno temu, bardzo dawno przepraszam, temu. Przepraszam, Zuza. Bardzo dawno temu. Dostałeś walkę z Magikalem, bo twój ziomek nie mógł, Rafonix. A teraz dostajesz z inną legendą, bo kolejny ziomek nie mógł. Zobacz. A który nie mógł ziomek? Ty, no z Magikalem to przecież Rafon, tak? Ale nie mówię o tobie. No, Zabielski. Okej. Okay. On nie mógł? Ty. On właśnie to wyjebałem, rozumiesz? No właśnie, żeś kurwa. Ej, ty, ej. Ale mówisz, odjebał żeś szalonego, nie? Ej, słuchaj, słuchaj. Niech ten face to face potrwa to, że prezes stąd wyjedzie. Ej, słuchaj, słuchaj. Odjebał no, żeś szalonego, ej, no, ale luz. Słuchaj, teraz zaskoczę, bo podobno on mógł i chciał. A czy po prostu, co? No, nie wiem właśnie. Nie chcę po tobie wchodzi. Tak? Myślisz, dasz radę? Ale... Ważny jesteś. Ale on jest lepszy od ciebie, czy gorszy? Nie wiem, zobaczymy. Ty. A to ma słuchawce wypierdolone. No więc wracając, to tak jak ci powiedziałem, nie Zuza, ma... Totalnie jesteś, wiesz, nie w temacie, nie? Nie, nic, o nic nie byłem oskarżony i nic nikomu nie zrobiłem i też nie ten. Ja mam po prostu jako świadek totalnie z dupy, w ogóle nie wiem, po co tam byłem, tak szczerze. Ale spina była z Rafalalą. Wiesz... Już nie chciałem tego poruszać, bo... Wiesz co... Nie chcę o tym, nie chcę tego promować, nie chcę o tym w ogóle gadać, nie? To jest takie... Totalnie ucinam ten temat, nie? Nie chcę o tym rozmawiać. Ja takich rzeczy... Zuza, masz jeszcze jakieś pytanko? Nie, w takim razie nie mam i jeśli rzeczywiście powiedziałam coś źle, to bardzo chciałabym przeprosić z tego miejsca, nie, ponieważ ludziki... mimo wszystko ty się nie wypowiadałeś na ten temat z tego, co gdzieś... Bo przypomniało mi się o tej sprawie i szukam jakiejś tam informacji. Tak, tak. No to ty się wiesz. O tym nie wypowiadałeś i po prostu ze staram strony, się po prostu nie promować pewnych postaci w internecie, nie mówić o nich. No dobra, okej. Dzięki bardzo za telefon. Miłego wieczorku ci życzymy. Pa. Pa, pa, hej. Moi drodzy, jeśli chcecie zobaczyć to zestawienie w klatce, no to kupujcie bilety na fejema.tv, bo zostało już tak naprawdę 20%. U Adriana możecie kupić też. Troszeczkę troszkę drożej niż chodzą. Zeszły, nie, no. Zrobię trochę więcej. Nie, takie cenie są. Łódzka Atlas Arena, 9 grudnia, fejema.tv, bilety. My mamy tylko 15% ziszki. No co, nie mam racji? Ale no zweryfikuj, poczekaj, bo zweryfikujmy, porozmawiajmy o tym. Moim zdaniem ja będę miał taniej.
Tak, bo wybrałeś miejsce jakieś o wiele tańsze. Ja wybrałem sektor F. Bilety są normalnie są po 300 zł. No i elegancko. I jeśli chcecie kupić u Adriana albo u Grega, to piszcie, kurwa, do nich. Ale jeśli chcecie kupić zniżki z dobrego źródła, to fejema.tv, tak jest. Ile to normalnie? Po 300 zł. Normalnie, w sensie, jakbym teraz chciał na ten sektor? Ty na mój 255. No jak jakbyś influencer chce kupić, czyli osoba walcząca, 255 zł? Tak, dobrze, czyli... Kupisz za 300 zł ten bilet? Nie, ja za 255 kupuję. Czyli troszeczkę drożej, nie? No tak, ale to przedstawiłeś to tak, jakby to nie wiadomo, wiesz, co by było. Sprzedawaj za ile chcesz, nie? Dobra, Adi, u mnie moi znajomi... Tylko jeśli chcesz jeszcze coś wiedzieć, nie? Nie zarobię z tego ani złotówki, po prostu dużo biletów mam na konkurs, na rozdanie biletów dla tych, więc tak jakby szczerze wyjdę jeszcze, wydaje mi się, na minus, bardzo możliwe, że wyjdę na minus, dlatego, bo rozdam około 10 biletów po 255 zł. Kupiło ode mnie... Ale czy to jest ważne? Wiesz, co chcę powiedzieć? 30... No. Czekaj, 41 osób kupiło bilet, z czego, tak jak powiedziałem, wiele też rozdam, więc no, pewnie jeszcze na minus nawet wyjdę. Ale cieszę się, że będę miał swój sektor przynajmniej. Do Alkomaster pójdziesz, odrobisz te 2,5 koła. Nie płacą, wiesz co? Niestety nie wypłacili mi jeszcze za poprzednią akcję, więc niewypłacalni są. Nie pójdę. Załatwię ci. Mamy połączenie. Mamy kolejne połączenie z tego, Niemczech? Co widziałem. Na truskawkach? Stary, dzwoni twoja pani z matmy, że w chuj dobrze to policzyły. Dzięki. Dobra, lecimy z pytaniem. Ty chciałeś bardzo poznać Grega. Tak. Więc z tego, co ja się dowiedziałem, Greg, to twoim marzeniem z dzieciństwa zawsze było zawalczyć. Ty wcześniej mówiłeś, jak byłeś dzieciakiem, o UFC, KSW i tak dalej, z tego, co ja się dowiedziałem. No i właśnie, jeśli chciałem cię spytać... Moim marzeniem była gra w Legii Warszawa, ale... Walki też. Druga liga. Tak. Ktoś piłkarz Legii też mi bardzo kibicuje, będą na gali. Zajebiście. Uśmiechną się do ciebie. Ja się dowiedziałem generalnie, że ty, Greg, trenujesz MMA w klubie w Essen, w Niemczech, a jak jesteś w Polsce, to trenujesz kwidzynie tam, gdzie ruda bestia z fejmu, Patryk. Już wiadomo, skąd nie napisz do mnie. No właśnie, pytanie, jak to wygląda faktycznie, nie, u ciebie? Co, ty, ja nie wiem, kto ci to powiedział, ale... W tym klubie, w którym Patrykos, znaczy tak mi się wydaje, że on trenuje, bo ja tam chyba nie ma zbyt... W Fidzynie, w między innymi z Rafałem Błachutem, tutaj te wszystkie rzeczy. Ale wiesz, że... Fidzyńskie bestie są... Słuchaj, ja nie będę... Ty, muszę znowu wytłumaczyć ci żart. Czyli ten żart... Kolejna kwidzyńska bestia zostanie wyjaśniona. Ty, słuchaj, czy jeśli bym z nim trenował, nie? To ja żart... Nie wiem. Słuchaj, ale tak teraz... To też była, że ten żart o tym, że przebrałeś się za zjeba, nie? Wiesz, to musisz odczytywać, obraziłem tam was dwóch. Że przebrałeś się za Patrykosa, ja na okej, nieważne, no, mnie to nie interesuje, czy go obraziłeś, a mówiłem o sobie, nie? Czyli jednak obraziłeś, widzisz? No obraziłem. A, wcześniej mówiłeś, że nie. Jego, bo może nie jest, ale ciebie nie, znaczy o sobie napisałem. No właśnie, więc mnie obraziłeś, no proste. Bo o tobie była opinia. Konstruktywna krytyka. Ale ja bym chciał do brzegu, żeby ludzie powiedzieć... To nie jest prawda. Okej, to nie jest prawda? Po prostu, ja nie wiem, ile jest tam klubów w Kwidzynie. Wydaje mi się, że jeden albo dwa, tak? No bo tam jest, że z tego, co ja się dowiedziałem, że ty trenujesz z Rafałem Błachutem, byłem zawodnikiem w KS. Rafał Błachuta, to ja go poznałem dawno, dawno temu. Ale jak ja jeszcze grałem w piłkę, wiesz, ja sobie grałem w piłkę, a Rafał akurat mieszkał obok tego klubu, w którym ja, wiesz, grałem, nie, w miejscowości. Okay. I ja znam go bardziej z piłki, nie? Jak ja mógł poprosić tutaj z banuszek wody dla nas. Słuchaj, Rafał Błachuta trenuje w Grudziądzu ogólnie i mieszka w Grudziądzu i pracuje w Grudziądzu. Okej. Okay. Więc nic tutaj się nie zgadza, aczkolwiek jest to mój kolega i na pewno... Ile ty w końcu trenujesz? Trenowałem po prostu 8 czy 9 lat temu, 3-4 miesiące przed wyjazdem do Niemiec. Nie? Okay. Nie pamiętam, czy to 2015 czy 2016, jak wyjechałem. I i wtedy trenowałem kilka miesięcy, teraz trenuję chwilę. I to się tak, wiesz, jak skleić razem. Czy miałeś przerwę, a pomiędzy grałeś jeszcze w piłeczkę? Nie, jak już byłem w Niemczech, to bardziej, wiesz, na siłownię chodziłem, biegałem i tyle. Okej. Nie trenuję naprawdę długo, jak tak już bez ironii, bez szydery, na pewno trenuję dużo krócej niż Adrian. Na pewno dużo krócej. Tylko, że po prostu uważam, że... Wiesz co, dostałem info, że... Szczerze, dostałem info, nawet rozmawiałem z kilku osób, że tak koło 6 lat. Nie wiem właśnie skąd to. Dostałem takie info, poważnie. Ja wiem, ale ja... I bardzo się cieszyłem z tego, że będzie zajebiste wyzwanie. W końcu, Adrianek. Kurwa, ktoś, kto może naprawdę stawić mi mocny opór. Przecież w pizdę dostałeś od Wibra. W tańcu... W
Pizdę dostałem. A co zrobiłeś? A widziałeś mnie i jego po walce? Dobra, a Tańcula dostał pizdę od ciebie? Tak. Jak, kurwa, na punkty przegrał, a ty przegrałeś z Wiewiórem. To była pełna dominacja i waliłem go cały czas w pysk, a Wiewiór mnie po prostu przelewał. Oglądałeś to walkę? Oglądałem. No i zdominował cię. To jest MMA, a nie, kurwa, K1. Tak, okej. Okay. Masz rację, tylko że przeleżał. W ogóle tam, wiesz... Co? No, no, na ty nawet nie pierdnąłeś nawet. Nic. Nic? Oglądałeś tą walkę z Wiewiórem? Oczywiście, że tak. Jesteś go pewny? Oczywiście, że tak. Widziałeś początek walki? Tak ładnie wjechałem w niego? Ty, no zajebiste. Widziałeś to, jak Polska z Czechami? Fajnie, bardzo fajnie. Do drugiej minuty, kurwa, orka taka była. Okej, okay, ale nie dostałem w pizdę wcale od niego. No przegrałem, ale nie dostałem w pizdę. Ale Tańcula dostał od ciebie w pizdę. On tak. A Patrykos dostał od ciebie w pizdę? Tak. Czyli wszyscy na punkty dostają od Renana Polaka w pizdę, a Adrian... Nie, bo wiesz co, ta walka była po prostu... Wiewiór, co prawda tak, zdominował mnie parterowo, ale też nie zadawał dużo ciosów w tym parterze, przeleżał, nie uderzał mnie w tym parterze, głównie przeleżał, wiesz, zmieniał pozycję i tak dalej, trzymał mnie. Tam nie było dużo ciosów w tym parterze, ja wiesz, cały czas wybraniałem się. Czemu dali mu zwycięstwo? Bo wygrał, przeleżał, wygrał, ale nie dostałem w pizdę. Trzy rundy, 30-27. No nawet dwie rundy. Pierwszą jeszcze tam w miarę się broniłem. Wiesz to szczerze, nie pamiętam do końca tej walki, ale w pizdę nie dostałem. Przegrałem, ale w pizdę nie dostałem. Tańcula, no, tam było cały czas napierdalanka, więc no, wiesz, a... Wiesz co, powiem ci tak szczerze, ostatnio też powiedziałeś, że żadna moja walka nie była dobra, nie? To był żart. A walka... To był żart. Kolejny żart, okej. Okay. A oglądałeś walkę z Malczyńskim? Tam, oglądałem z Ferrari. Nie bać. Powiedz mi, czy oglądałeś walkę z Malczyńskim o pas? I też była chujowa? Kurwa, kiedy to było? 2021 maj 15. To za na szczękę mu wsadził. Tak, co dostał takiego lewego na szczękę. Oglądałem wtedy, ale no teraz nie oglądałem, nie? No jak ja nie mówię, przecież obejrzałem sobie twoje walki, wiesz, wysłałem trenerowi. Ale na pewno, wiesz, wszystkie oglądałeś, nie? Ale no stary, ja nie oglądałem ciebie 3 lata temu, myśląc, że okej, okay, obejrzę sobie tego gościa, bo będę za 3 lata z nim walczył, nie? No, obejrzałem sobie z Wiewiórem, obejrzałem sobie z Tańculą i chyba tyle. I tak, no, te sobie obejrzałem. A, i z Patrykosem sobie obejrzałem też. Okay. To mój ziomek z maty. Tak, z widzenia. Powiedz mi, Adi, ty teraz uważasz Grega jako wyzwanie, jak powiedział ci, ile trenuje? Znaczy, wiesz co, ja od początku uważałem, że to jest dla mnie wyzwanie, bo coś nowego, coś zajebistego. Po pierwsze, nie wiedziałem o nim nic, więc to jest coś takiego, wiesz, coś nowego. Kurwa, nie będzie znowu odgrzewanego kotleta, ta sama walka. Bardzo mi się spodobało zestawienie Błoński-Ostry. Jak on przychodził na matę, nie wiedział totalnie o nim nic. Widziałem, kurwa, taki dreszczyk emocji. To samo miałem z nim. Mówię, zajebiście, wiesz, kurwa, nie wiedziałem, co mnie czeka. I wiesz, to jest dla mnie, kurwa, kolejne wyzwanie. Ja lubię wyzwanie. Nigdy nie odmawiam walk, kurwa, lubię wyzwania. Im trudniej, tym lepiej. Zajebiste wyzwanie. Powiedział mi teraz... Z gościem debiutującym. Ale ja tego nie wiedziałem. Ale ty, Greg, też powiedziałeś, że... To nie wiedziałeś. Ja nie wiedziałem tego, ile trenujesz, to jest po pierwsze. Dalej nie wiemy, czy mówić też prawdę. Poczekaj, bo Greg powiedział, że ty generalnie powiedziałeś, że ty z nią chęcią napierdolisz i wydaje ci się, że nie będziesz miał z tym problemu, żeby najebać Adriana. No. Ty tak powiedziałeś i dalej nie, to podtrzymujesz. No, tak. Okej. Okay. Ale muszę też powiedzieć, wczoraj oglądałem aferki. I tam Boxdel oczywiście Farmazona zapierdolił, jak to mu się zdarza co jakiś czas. Jak to Boxdel? Powiedział, że ja powiedziałem w rozmowie z zarządem, tak, że napierdolił, że wydaje mi się, że napierdoliłbym wszystkim frikom. Do Ferrariego tak opowiedział. Przejęzyczył się. Rozmowa jedyna z zarządem o moich umiejętnościach było, czy coś trenuję, a tak ile mniej więcej, taka jak na przykład teraz z wami i powiedziałem dokładnie to samo. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, to okay, to takich mniej więcej rywali będę ci dobierał i ten, tyle warzyw i tyle. A z tym, że ja napierdoliłbym, nie wiem, czy to była taka specjalna pompka, jeszcze do Ferrariego, ty, może czekał, że Ferrari jeszcze zaraz powie, że ty, Greg na następny gang dostaje. Jeszcze będzie szukał na siebie tweetów. Dobra, chłopaki, bo za niedługo mamy kolejną parę, ale chciałem wam zadać jeszcze jedno pytanko. W sumie do ciebie, Adi, bo ty, Greg, jako jeden z pierwszych tweetów dodałeś taki oto wpis, to jest screen numer 2. Są to zwierzęta inteligentne i potrafią nauczyć się wielu prostych czynności. Potrafi rozłupać brzecha. Poznają swoich właścicieli, reagują na jego głos i polecenia. Obok małpka kapucynka. Tak, ale ty i co? I teraz właśnie pytanie do ciebie, Ady, jak ty podchodzisz właśnie do takich wpisów? Nie, ten jest i czy on cię obraża? Nie widziałem tego tweeta. Okej, to stosunkowo niedawno. Ja nie widziałem tego tweeta, bo ja tylko wszedłem raz. Rok. Dowiedziałem się... Rok czasu. Czyli podejrzewam walka z Patrykosem. A 2022? Tak. O kurwa, myślałem, że to teraz był... Nie, rok temu. A nie widziałem tego tweeta. Nie, to akurat nie potraktowałbym to jako hejt. Nawet zabawne.
Okej. Okay. Dzięki, doceniam. W końcu... Ale, bo czasami robię też, wiesz, dla tych 97%. Okay. Ale mówiłeś, że taki popularny? Ja tutaj... O, tych, tych. Załóżmy. Nie no, jak na Twitter to całkiem spoko. Jak na Twitter to tak. To ale, bo trzeba, wiesz, o kimś... Ale zobacz, twój Twitter polega na pisaniu o innych, widzisz. Mhm. I ty tak to polega, piszesz o innych i tym właśnie... Sobie, a twój? A ja, twój content? Ja mówię o sobie, prowadzę swoje życie, swój lifestyle... Jesteś narcyzem zajebany. Zdjęcia, kurwa... Ujebało cię? No jak to nie? Coś, nie, właśnie, to... właśnie kompletnie nie, stary, kompletnie nie. Jakie zdjęcie? Wejdź sobie, zobacz właśnie na mojego Instagrama. Ja w ogóle prawie nie wstawiam starych zdjęć. Właśnie, kurwa, zmieniło się. Uwierz mi, od kilku lat zmieniło się totalnie. Ściąłem włosy na krótko. Totalnie, oho, kurwa. Totalnie się odmieniło. To sorry, do nie czego wiedziałem. To pije? Ale wiesz, nie śmiej się z tego, kurwa, bo mówię ci poważnie, jak to wygląda sytuacja. Nie zauważyłem, przepraszam. Zapuściłem teraz z powrotem te włosy, bo właśnie uważałem, że nie jestem atrakcyjny, dlatego zapuściłem z powrotem włosy. I właśnie, jeżeli chodzi o narcyzm, zaufaj mi, nie jest, tak? Sorry, bo nie uważam się za narcyza. Może kiedyś tak było. Zwracam honor, zapomniałem o tym, że ściąłeś te włosy. Tak bym nie powiedział o tym, że jesteś narcyzem. No właśnie, ty widzisz? No dobrze, cieszę się. Tak. Ale... Chłopaki, na konfie będziecie jeszcze mieli okazję zapewne porozmawiać. Ja bym chciał, żebyście do siebie wymienili takie najgorsze cechy i co was najbardziej wkurwia w swoim przeciwniku. Wow, kurwa, ja go nie znam, widzisz, to jest po chwili takiej... No ale teraz poznałem. Właśnie po gadce, że jest no. Taki cyniczny i bezczelny, ale co mnie poniekąd wkurwia, ale też poniekąd mi nawet... Imponuje nawet, to, nie? Nawet imponuje to, że jesteś taki, bo ja też taki jestem. Więc nie, zajebiste. Nie rozśmieszam. Aczkolwiek... Chciałbyś taki być. Wydaje mi się, że zgrywasz fajniejszego też niż jesteś. Możliwe. Okej. Okay. I to w sumie tyle, bo nie znam cię, kurde. Nie znam cię, ale chętnie usłyszę, co masz do powiedzenia o mnie. Ja o tobie? Tak. No, trochę, wiesz, brakuje mi jaj, żeby powiedzieć szczerze w twarz, wiesz. Ja mam jedno pytanie do Adiego. Czy ty, Adi, uważasz, że Greg to kozak w necie, pizda w świecie? Zobaczymy po walce. Ale co ma walkę? Ty, a szczerze? Ja nie wpizdę, kurwa, cię, kurwa, złoję tam, dobra, że ja się po tobie jak walę. Ale tutaj kozak w necie, pizda w świecie, to się odnosi do merytoryki. Ty, ale on jest... Ale jest wiele osób, takich jak na przykład Nathan Martin, którzy szczekają, kurwa, i tak dalej, przychodzi co do walki, dostają w pizdę, no i co? I wydaje mi się, że tutaj będzie tak samo. Okej, ale chodzi mi o to, że... będę tak uważał. No nie. Szczekasz, jesteś mocny, wiesz, to, że jesteś teraz real, tutaj, teraz siedzimy, program jest, wiesz, tutaj... Dobra, ale wiesz, że program się kończy. No i co? Słuchaj, program się kończy teraz, nie? Dajmy na to. Mm-hmm. I wyjdziemy, nie będzie, wiesz, kamer, nie będzie ochrony prezesów. Nie chodzi mi, że ja będę... Ja nie jestem, kurwa, po co ja tu jestem? Myślisz, że ja bym się bił z każdym, kto mnie wyzywa? Wariacie, ty zrób... Pogadajmy może o czymś, kurwa, wariacie, lepszym. Bo ja jestem tu po to, żeby zarobić na tobie. Czaisz? Tylko po to cię przyjąłem. Tutaj przyjąłem z tobą bajkę, żeby na tobie zarobić. Kumasz? Tylko po to tu jestem, żeby na tobie zarobić. Ja mam w dupie ciebie, twojego... Chuj, ty mnie obchodzisz, totalnie. Chodzi mi to, ty pijesz mi o mnie, to, do mnie. Kurwa, nie ja zobacz, nie dasz mi dokończyć. Ty ten program... Ty zamknij, kurwa, chłopie. Słuchaj, wychodzi, chodzi mi o to... Patrz, wychodzimy teraz, nie? No i co? I na przykład powiedziałem ci jakieś, kurwa, rzeczy, które ciebie zabolały. Ty myślisz, że jak ja teraz wyjdę stąd, nie wiem, ja będę prosił o ochronę... Ja będę prosił, żeby kolegów moich, żeby ty idziemy szybko, bo Adrian tutaj jest. Powiedz mi, dla mnie to jest właśnie, jakbym był pizdą w świecie, żebym bał się tutaj przyjść, rozumiesz? Jakbym na przykład zadzwonił do prezesa Pasternaka i powiedział, że ja przyjdę, ale no Adrian, okay, słyszałem, że ma zamiar mnie wyjaśnić, okay, to bym był pizdą, ale pijesz, czego ja nie potwierdziłem. Ty, a co ma być czemu pijesz do tego, czego ja nie potwierdziłem? Widziałeś, zapytał cię, zobaczymy po walce, powiedziałem, tyle. No właśnie, a nie potwierdziłem tego. Ty, wyobraź sobie, widziałeś, ile w KSW było na przykład knockoutów w 10-15 sekundzie? No przecież to nie są pizdy. W UFC to samo. Czy po moja porażka, wiesz, stawiałoby mnie, że jestem kozak, znacie pizdę? Dobra, dawajcie, chłopaki, do face to face'a. Proszę cię. Adrian, dalej, tłumaczysz się z czego, wiesz, tłumaczysz mi coś, czego nie potwierdziłem. Totalnie nie uważam, że to miało sens. Moi drodzy, jeśli chcecie zobaczyć zestawienie Greg kontra Adrian Polak na gali Fame Reborn 9 grudnia w Łódzkiej Atlas Arenie, to kupujcie bilety na fame.tv. Zostało już naprawdę niewiele. Co ty gadasz? Coś się na twarzy całe życie. Przestań, ja jestem w domu, wariacie. Ja jestem w domu, to ja cię tu wrzuciłem. Zobaczymy, jak przyjdzie do walki. Zobaczysz. Będą ci wiązać ręce. Wyjdziesz do 16 tysięcy ludzi. Zobaczysz się wszystkich wokół. Też zobaczymy, jakiego masz siatka dużego. Ty, ja mogę teraz osiągnąć spodnie i zobaczysz, chłopie. Kurwa, lepiej nie, bo bal będzie. Nagle, kurwa, dotknąć. Stary. Nie mam zapadów takich jak ty. No ja nie wiem. Nie mówisz, dlaczego.
Dobra, do kamery jeszcze, frontem, chłopaki. Tak, ale szczerze, myślałeś, że... Nie, nic nie myślałem. Nie, to ja szczerze, myślałem, że przyjdziesz, będzie pizdeczka z... Ale powiem, bał cię, mój Boże, w życiu. W życiu, liczyłem na to właśnie, że będziesz wygadany. Przestań, zajebiście. Wygląda, bym się obsrał? Ty? Tak. Chłopie, kurwa. Tak? Uważasz, ja nie, tak? Nie, bo wiesz, z mało inteligentnej twarzy ciężko, okay, wiesz, okay, wyczytać jakieś emocje. Czyli uważasz, że się obsrałem, czy nie? Ty? Powiedz. No? Nie. Tak, okay. Trzeba mieć coś w głowie, żeby się obsrać. Okej. Okay. Zobaczymy. Pamiętaj, że to ty przyszedłeś tutaj do debili, do tego miejsca. No dokładnie. No i ja to pisałem, kurwa, od 5 lat. Wyrzucę. Przyszedłem tu do debili, chłopie. To wyrzucę. No. Po walce znowu szybko zgłupiejesz. Moim zdaniem następna walka w lutym, czy tam... Dobra, chłopaki, frontem... Z kolejnym pretendentem. Okej. Okay. Sobie odbił. Okay. Frontem do widzów teraz. Pozycja boksterska. Cię boli, żebym cię zaknotował, oj. Co by bardziej bolało? To jest MMA. I przypominam, jeśli chcecie zobaczyć te zestawienie, czyli Grek kontra Polak, 9 grudnia w Łódzkiej Atlas Arenie, to kupujcie ostatnie bilety na stronie fame.tv, bo zostało ich naprawdę niewiele. Dziękuję wam bardzo, panowie, za program. Dziękuję ci bardzo, Grek. Dziękuję ci bardzo, Adrian. Dzięki, Grzesiu. Hejterom podajesz rękę? Biorę wodę, nie? Tak, możecie zabrać. Ja też chcę wejść. Nie. Ja bym chciał zaprosić do mnie drugą parę dzisiejszego face to face'a. Będą nimi dziewczyny, czyli Lizę i Nafcie. Zapraszam bardzo serdecznie. Osoby skonfliktowane. Cześć, Liza. Cześć. Nafcia. Woda wjeżdża. Czekaj. Dobra, podmienimy sobie zestaw pytań. Ty, Nafcia, pierwszy raz jesteś, nie? Tak, pierwszy raz dzisiaj. Ale ja też nigdy nie miałam face to face'a. Nigdy nie miałeś face to face'a? No to widzisz, no. Jest to wasz debiut w programie face to face. Mam nadzieję, że będziecie się super bawić i że nie będziecie oszczędzać słów. O, jest tablecik. Dzięki, Konor. Dobra, dziewczyny. Na samym starcie zrobię wam pytania tak, nie? Żebyście się zapoznały z tą formą. Będziecie mówić, możecie patrzeć sobie głęboko w oczy i mówić to. No, później co? Przejdziemy do normalnych pytań. Z tego, co wiem, wy też coś macie przygotowane. Się dowiedziałem z reżyserki. Ale to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra. Lecimy z pierwszymi pytaniami tak, nie. I pierwsze pytanie lecą do Lizy. Jestem mądrzejsza od swojej rywalki. Tak. Nafci boli moje istnienie w internecie. Tak. Nafcie, według mnie, była zazdrosna o moją relację z Franiem. Myślę, że nie. Okej. Okay. Mam lepszy content niż moja rywalka. Tak. Nafcie jest najbardziej nudną osobą w sieci. No, powiedzmy, że tak. Jestem bardziej inteligentna niż Nafcia. Tak. Mam większe umiejętności od Nafci. Tak. Bez moich atutów też bym zaistniała w sieci. Tak. Okej. Okay. Chciałabyś jakieś skomentować, Nafciu? Nie, na razie nie. Okay. Dobra, to lecimy z pytaniami do ciebie. Moja rywalka nie ma w sieci nic do zaoferowania. Ma dupę. Gdyby nie Franek, Liza by nie istniała w polskim internecie. To jest ciężkie pytanie, ale tak. Okej. Okay. Nigdy nie byłam zazdrosna o relacje Frania i Lizy. Tak, nigdy nie byłam. Jestem lepszą streamerką niż Liza. Tak. Liza, gdyby nie miała swoich atutów, to nikt by jej nie oglądał. Nie. Okej. Okay. Jestem bardziej inteligentna niż Liza. Tak. Nie żałuję ani jednego słowa w stronę Lizy. Nie żałuję. No i dobrze, w taki oto sposób możemy przejść do pytań merytorycznych. Tak jest. I ja bym chciał zacząć z pytaniem do ciebie, Liza. Mm-hmm. Bo teraz tak, w materiale u Nafci Szeja powiedziała, że była tobie oferowana walka z nią. Nie była. I że ty się podobno obsrałaś tej walki. No to tak Nafcia zasugerowała, ale tak naprawdę w ogóle nie dostawałam takiej propozycji i wszystko, co się stosuje, moich walk i tak dalej, to decyduje mój menadżer.
Okay. Więc on już do mnie podchodzi z propozycją, która uważa, że jest korzystna dla mnie, co nie? I nie wiem, może między nimi było coś takie gadane, ale... Czyli do ciebie nigdy nie doszło informacji, że ona miałaby się z Szeją? To znaczy Szeja do mnie to powiedziała, że miała taką propozycję, żeby z tobą walczyć i że po prostu nie przyjęłaś tej walki. A to, że się obsrała, to było takie nawiązanie bardziej żartobliwe. No, ale szczerze, było tak rzucone, nie? Tak, tak. Szczerze to no, po prostu to tak... żartobliwie nawiązałam jakby do poprzednich naszych tematów, bo tam było rozmawianie też o Wice Jaroniewskiej, o Monice innych... Tak, o Monice Kociek, o innych dziewczynach, które w ogóle walczyły w Fejmie, a że akurat Szeja wtedy wygrała z Jaroniewską, to stwierdziłam, że jak Liza nie może nikogo znaleźć, to zapytam, czy ją kojarzy. Skąd masz taki wniosek, że ja nie mogę nikogo znaleźć? Skąd ty to masz? No dlatego, że... Ty jesteś moją menedżerką. Ty wiesz, jakie mam propozycje, które... Dlatego, że ja miałam propozycję z tobą walczyć na Fejmie, na którym miałaś walkę z Dominiką Rybak. I powiedzieli, że nie mogą nikogo dla ciebie znaleźć. Więc tak, wiem. Nie wiesz, bo od samego początku, kiedy mnie podpisali na Fejmie, ja miałam walczyć z Moniką Kociolek. Ona się wycofała. Później ja miałam walczyć z dziewczyną z Natsuword. Ona też się później wycofała. I miałam propozycje jeszcze tam niektórych dziewczyn z Natsuword i tak dalej. Po prostu z niektórymi ja nie chciałam, bo na początku mi dali taką zasięgową dziewczynę. I ja chciałam dostać Fejmu, a nie dawać Fejma. No rozumiem. I to jest też ogólnie twój bardzo częsty zarzut do osób, które w ogóle mają z tobą walczyć, że nie mają tego Fejmu tyle co ty. No ja bym chciała, żeby... Ale... No to ty jesteś wyjątek, bo my mamy konflikty, to będzie ciekawie... Ale powiedziałaś, że ja też nie mam w ogóle żadnych zasięgów i że twoim zdaniem ja też jestem tutaj po to tylko, żeby od ciebie zebrać Fejmu. No ty jesteś tutaj tylko i wyłącznie dzięki mojej dupie. Jak ty się z tym czujesz w ogóle? Ja uważam, że nie jestem tutaj tylko i wyłącznie dzięki twojej... No jesteś, bo zaczęłaś konflikt ze mną, a ja... Nie, jak ty go uważasz? Nie, to ty go zaczęłaś. Nie, to ty go zaczęłaś. No dobra, ty go zaczęłaś i nie przerywaj mnie, bo wiesz, ja nie jestem stąd. Ciężko mi się wypowiadać w polskim Rozumiem, języku. Dlatego ja też dlatego nie przerywaj mnie, ja cię nie przerywam, ja z tobą gadam z szacunkiem, spokojnie. Więc też zgadę z Spoko. Więc no, powiem... Szacuneczek. Ja już kurde, przez to, że ty mnie przerywasz, ja już zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Chciałaś powiedzieć, że nie jestem zbyt zasięgowa. Tak, właśnie. Jakoś do tego, jak ty robiłaś laweczki z Franiem, ja w ogóle nie wiedziałam o twoim istnieniu. I tak, my się spotkaliśmy w tym barze. I jak ja pamiętam, ja wtedy nie byłam jakoś zbytnio trzeźwa, bo był to after. Ja powiedziałam tobie cześć, nie wiedząc, kim ty jesteś. I dalej gadałam ze swoimi znajomymi. A później ty się wypowiadałaś na mój temat, że tobie się nie podobało moje zachowania, że mam wyjebane ego, potwierdzała te słowa Frania i też nie wiem, skąd ty masz takie zdanie, jak my nawet nigdy z tobą nie gadaliśmy. Mam takie zdanie o tobie przede wszystkim z internetu i od ludzi, którzy ciebie poznali, bo Franek bardzo często akurat się wtedy, w tamtym momencie, kiedy byłaś z nim pokłócona, wypowiadał się na twój temat niekorzystnie i mówił, że patrzysz na ludzi bardzo z góry. I to tylko i wyłącznie było moje potwierdzenie słów Franka, że rozumiem. Ale jak ty mogła to zrozumieć? No to poczekaj, teraz ty mówisz, że ja ci cały czas przerywam, to ja jeszcze nie skończyłam mojej wypowiedzi, dobra. Więc poczekaj sekundę. Więc ja wtedy powiedziałam Frankowi, że okej, rozumiem i jak on się tak, wiesz, zakręcił i nie wiedział, co powiedzieć, powiedziałam, okej, rozumiem, jest to osoba, która po prostu patrzy na wszystkich innych z góry i tak dalej. Też nie chciałam z tobą spędzać czasu. I to było wszystko, co ja o tobie powiedziałam. Że nie jesteś osobą, z którą ja chciałabym spędzać czas, dlatego wyszłam z baru i wyszłam do Franka. Ty wtedy też powiedziałaś z tego, co ja zrobiłem research. No. Ty nazwałaś wtedy Lizę łysą chyba. I to tak, tak, to było na samym... Tak, i to było właśnie... To przez co się jakby pokłóciłyśmy w internecie, że Liza usłyszała, jak Franek mówi, Franek powiedział tak, no ty byłaś z łysą w tym barze, ja nie chciałem tam być i tyle. A ja mówię, ja nie chciałam być z łysą. I wtedy powiedziałam łysa. Wcześniej były 3 pytania o ciebie i powiedziałam o tobie Liza. Wtedy, kiedy on powiedział łysa, poczekaj. Nie wiesz, bo tego nie widziałaś. I ja oglądałam tego streama. Całego? Tak, bo musiałam zrobić research. To jest kurwa mega dziwne, że nie pomyślałaś o tym, że po prostu powtórzyłam za nim. I poczekaj, teraz w tym wypadku wychodzi na to, że uczepiłaś się tego jednego łysa, gdzie ja przez bardzo długi czas do marca
a to było, nie wiem, w styczniu, nie rozmawiałam o tobie ani z moimi widzami, ani nie mówiłam nic w ogóle na twój temat na moich streamach, dla mnie nie istniałaś. No okej, ty dla mnie też nie istniałaś, bo ja nie wiedziałam, kim ty jesteś. Zaczniemy od tego. Wiedziałaś, dlatego że ja się kumpluję z Frankiem od bardzo długiego czasu, więc widziałaś mnie kiedy nawet był u niego na streamach czy na imprezach. Nie, nie było tak. Nie było. Kiedy ja byłam z nim na imprezach, to ciebie nie było. Ja nie będę ci tego wmawiać. No, okej. Dobra. Nie będę ci tego wmawiać. Jest okej. Zrobiłem zdjęcie, no Liza nie wygląda jak łysa, nie? Zrobiłem zdjęcie. No ja nie wyglądam jak, nie wiem... A nieważne, nie będę sobie no, jak gadać. To w takim razie jak nazwała cię Liza, że... Ja nazwałam ją Nawciex, bo... Nawciex. Nie, to nie o to mi chodziło. Dlatego, o co chodziło? Nawcią. Nie powiem na razie. Możemy dalej przejść. A dlaczego? Ja bym bardzo chciał usłyszeć. Wiesz co, dlatego że akurat uważam, że Liza jest osobą, która po prostu jedyne na czym potrafi polegać i na co potrafi jechać, to jest wygląd. I... Wydaje mi się, ale że... Ale ty jesteś hipokrytką, Nawcia. Ty też jedziesz po wyglądzie dziewczyn. Nie jadę tak. Po wyglądzie dziewczyn. Tak, jedziesz. Ostatni wyszedł... Był taki dobra. Jeden TikTok, dobra. Który ty wstawiłaś faktycznie. No. To jest shot numer dwa. Możemy go puścić, shot numer dwa. A potem ja się z tego wytłumaczę. Jasne. Shot numer dwa bym poprosił. Halo, reżyserka. Shot numer dwa, domy rada. Chyba trochę poczekamy. Jest! Dobra, to jest ten TikTok. I wyobraźcie sobie, że koło takiej się budzicie rano, nie? Tej pierwszej. Chociaż mi się wydaje, że to jest zrobiony po prostu makijaż taki, jakby miała takie problemy z cerą. Proszę zapytać ją o zdanie. Przepraszam bardzo, ale ja nie wyglądam aż tak tragicznie bez makijażu. Jedyne co, to mam bardzo jasne rzęsy i brwi, okej? Okay? I wyglądam troszeczkę jak embrion. Ale actually nie wyglądam tak źle bez makijażu. Troszeczkę jak ślepy jamnik tylko. Delikatuniunio jak ślepy jamnik. Właśnie Nawcia, tak się skłało, że ta dziewczyna to jest moja znajoma z Ukrainy. Byliśmy w konkurencyjnych house'ach. Ja się zapytałam u niej, o co chodzi z tym, czy to jest make-up specjalnie zrobiony, jak ona się w ogóle czuje z tym. No właśnie, bo ja też, tak jakby, dlaczego ty stwierdziłeś, że to jest make-up od razu? No bo to widać, że ta laska ma bardzo ciemne brwi, akurat może by puścili, jakby żeby to widzieć, co, o czym mówię, że laska ma zrobione bardzo ciemne brwi, które później widać, że jakby są dorobione, albo to ale jest... Ale ona dała komentarz do twojego filmiku. No i widzisz, filmiku. Mówisz, że ja ci przerywam. No bo ty mnie przerywasz, nie dałaś mnie dokończyć propos jej komentarzu. Nie, poczekaj, no nie, nie przerywam ci właśnie. Chodzi o to, że laska ma dorobione brwi i ma dorobione bardzo czerwone usta, które podkreślają czerwoność jej trądziku lub ma dorobiony trądzik makijażem. I... Jest to zrobione po to, żeby ten jej glow up późniejszy wyglądał na jeszcze bardziej zaskakujący. Okay. I dlatego też skomentowałam tego TikToka w ten sposób, ponieważ jest to ironia, która jakby jest pokazana w tym, że ja też mam problemy z moją skórą, z tym, że wygląda zupełnie inaczej, kiedy mam make-up. I moi widzowie jakby na Twitchu to zrozumieli i nie było z tym problemu. Ale no, ja na jestem, TikToku jest trochę ale ja jestem humor, w stanie nie? właśnie też zrozumieć, że jakby TikTok jest miejscem, które podaje ci bardzo szybkie informacje i ludzie nie mają całego obrazu mnie. Więc dlatego też stwierdziłam, że jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ludzie tak na to zareagowali i przeprosiłam moich widzów, którzy poczuli, że to jest nie okej. Okay. Faktycznie, dodałaś na TikToka tak. Przeprosiny, ale najbardziej lajkowane komentarze, jak ja mógł poprosić screen numer 7, a zaraz potem screen numer 8, to na TikToku one się chyba średnio przyjęły, bo najbardziej lajkowanym jest przestań pierdolić, później jest a co jeśli nie miała sztucznego trądziku. Właśnie i co do pierdolenie, że zazdrościsz, bo nie wyglądasz tak dobrze jak ona. No i właśnie tutaj był komentarz, na który ty odpowiedziałaś, to jest screen numer, już mówię dokładnie, screen numer 8. A co jeśli to nie byłby makijaż i ktoś rzeczywiście miałby taką cerę? Ciężko odebrać to jako żart, kiedy samemu przeżyło się bullying przez trądzik. I teraz ty napisałeś to, wtedy reakcja byłaby zupełnie inna, nie zażartowałabym wtedy, akurat to, że był to makijaż, to jest kluczowe, odniosą się do tego w TikToku. Tak, ponieważ uważam, że żart sytuacyjny potrzebuje mieć określoną sytuację do tego, żeby był żartem. Okay. I akurat w tej sytuacji dziewczyna miała...
podkreślone wszystkie swoje najgorsze cechy, które mogła podkreślić po to, żeby później wyglądać lepiej, kiedy się pomaluje i żeby to nas najbardziej szokowało. Ale właśnie... I dlatego też stwierdziłam, że w tym momencie mogę w ten sposób zażartować. Okay. Jeżeli inni zrozumieli to w sposób taki, gdzie ich to zabolało, to jestem w stanie to zrozumieć i powiedziałam, że takie moje teksty, czy takie moje żarty zostawię sobie po prostu w inne miejsce, a nie na TikToka, dlatego żeby nikt nie poczuł, że ja psuję jego dzień, a nie przynoszę mu po prostu rozrywki. Okej. Okay. Liza, ty mówiłaś, że ty masz kontakt do tej dziewczyny. Właśnie no? Tak i przez to, że jej wypowiedź była zbyt długa, to ja wstawiłam ją sobie na stories. I ona w tym filmiku powiedziała, że ona już walczy z trodzikiem od paru lat, że ona chodzi do dermatologa, do lekarzy, że ona walczy. Czyli ona nagrała jakiś filmik. No tak, 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 wstawiłam to na stories, bo powiedzieli, że jest za długi. Okay. No wczoraj do trzeciej nocy pisałam napisy w ogóle. Moje starania na marne. No i właśnie ona powiedziała, że... Mówiłem się tak długie, no. Właśnie ona powiedziała, że to nie był filtr i tak naprawdę wygląda jej twarz i jest jej mega przykro. Reżyserka mówi mi, że mamy ten filmik, ale on jest skrócony, reżyserka, bo jak to ma 2.30, to ten. To jest filtr, który... Skrócony jest. To jest filtr, który... Ale, jak, ale ty to nagrywałaś, pokazuje. Ty jesteś tam dziewczyną. Poczekajcie, dziewczyny, to pójdźmy ten filmik, o którym mówi Liza, on jest skrócony podobno. Że zrobił go ktoś? Nie, to nie to. To nie jest to. Chyba to. I wyobraźcie sobie, że koło takie się budzi dziecko. To nie jest to, moi pierwszy. Drodzy. Chociaż mi nie, się to nie jest to. Po prostu makijaż taki, jakby miała takie problemy z sobą. To nie jest to. To nawet ja jako prowadzący VIP. To nie jest to, kurwa. No, ale możecie zobaczyć to u mnie na story, wstawiłam to. Czekaj, podobno już jest. Podobno już jest. Czekaj. Centrala, kurwa. Не рубьте так. День добрый, Польска. Меня зовут Лиана, я блогер, снимаю в ТикТок, Инстаграм, в разные социальные сети. На днях мои друзья отправили мне одно видео, а именно в русских стихах, где девушка реагирует на мой переход, где я сначала без макияжа, а потом с макияжем. Это видео очень сильно меня расстроило и обидело очень сильно. А так как эта девушка затронула ту тему, самую больную для меня, а именно акне, с которым я борюсь уже не первый год, и борюсь очень сильно, потому что... Это постоянные походы к врачам, к дерматологам и так далее. То, что я пытаюсь исправить, но не всегда получается это сделать очень быстро. Эта девушка отреагировала на мое видео, сказав, представьте проснуться с такой, как она, с утра. Окей. No. I no, ją to obraziła. I wiesz, wiadomo, że możesz żartować nad sobą, nad swoimi kompleksami i tak, nie wiem, powyższać sobie samoocenę, żeby czuć się lepiej, ale nie, kiedy, nie żartujesz nad innymi, to musisz rozumieć, że to może urazić inną osobę. I ją to uraziło. I no, i wiesz, ty się śmiałeś z tego, z czym ona walczy od parę lat. Czujesz się z tym normalnie? Okej, to możemy puścić szota, kto się nazywa Nos? Shot nose. Poprosimy shota nos. Shot nos, kurwa, nie? Duże nosy nie u każdego są ładne. No, ja mam jedną znajomą mulatkę. Ona wygląda jako Afrykanka naprawdę i tak po prostu dostała od ojca najgorsze. Duży nos, taki afrykański, na pół twarzy. Co jak ona ogarnie w Toni? A ona nie rozumie po polsku, ona jest z Ukrainy. A ty jak nie rozumie po polsku, to luz, nie? A jak ty się czujesz z tym, że... Ja się dobrze... Nie, poczekaj, ja ci nie przerwałam. Jak ty się czujesz z tym, że laska ma wielki nos po swoim tacie i nie ma możliwości bezoperacyjnie sobie z tym poradzić, a ty tak o niej mówisz. Ja się dobrze z tym czuję. To ona nic nie dlatego, zrozumie, że ona jest z Ukrainy. Ja nie robię shotów i nie wstawiam to na TikToka i nie ciekam opinii ludzi. Ale mówisz to na Twitchu. Ale ja pokazałam jej twarz. Ale mówisz to na Twitchu. No i co, ja pokazałam jej twarz? Nie. A ja nikt nie wie, jak ona wygląda. A ja powiedziałam swój żart, w którym pojechałam również siebie. I to był żart sytuacyjny. Bardzo dużo ludzi go zrozumiało, ale była też rzesza ludzi, która go nie zrozumiała. I dlatego też wstawiłam wyjaśnienie, w którym powiedziałam... Wstawiłaś wyjaśnienia tylko... Po tym, jak zaczęła cię cisnąć Agata. Dlatego, że znowu mi przerwałaś. Bardziej jebać. Więc ja wstawiłam swoje wytłumaczenie dla tych ludzi, którzy poczuli się urażeni, ale też z przekazem, który moim zdaniem jest bardzo ważny. Że po pierwsze, ja już mam to wszystko za sobą i to, że mam pryszcze na ryju, nie stwarza mnie gorszą osobą.
i jestem tego świadoma oraz potrafię się z tego śmiać. I moi widzowie na Twitchu jakby to zrozumieli, więc do widzów na TikToku nagrałam po prostu wyjaśnienie, które myślę, że do nich trafiło. To, że są ludzie, którzy jadą mnie od Agaty, to jest zupełnie normalne, dlatego że to jest po prostu ogromna influencerka w Polsce i ma 15 razy więcej, wiesz, followersów ode mnie. No ale jest to normalne. Nagrałaś to wytłumaczenie tylko po tym, jak zaczęli... Skąd ty wiesz? No bo tak, bo od A początku ty wiesz, wyszli... tylko po tym? No wyszli stories, a później wyszedł twój filmik. To znaczy, okay, czyli ty... chronologia jest taka, że czyli... od początku wy zaczynacie się klocić w Instagramie i później, aby cię nie jechali, ty wstawiasz wytłumaczenia i przepraszasz i później mówisz, że a no, zrozumiałam, że tu tak żartować nie można. Po pierwsze, nie uważam, że ona jest osobą, która mogłaby mnie jakkolwiek moralizować, a po drugie, uważam, że jeżeli ty nie chcesz, żebym ja robiła założeń na twój temat, że ty mnie znał, i że ty mnie kojarzyłaś, to teraz ty nie rób założeń na mój temat, że ja robię coś tylko i wyłącznie dlatego, że ona to, nie wiem, pokazała u siebie. No, no dlatego jakbyś ci było przykro, to ty byś usunęła ten filmik. Ale on jest usunięty. A, okej. Okay. Dlatego też... On szybko zaciął, jeszcze w sensie, przeprosinami zleciał. Nie, nie, wiesz co, to jest tak, że ja go... on na samym początku w ogóle zleciał, ale jak ja się odwołałam od tego, to TikTok stwierdził, że ten filmik nie uraża nikogo, dlatego że jest to ironia i jakby osoba, która sprawdzała ten filmik ręcznie, uznała, że on może być na TikToku. Okay. Pewnie też dlatego, że po prostu ja później zażartowałam z siebie. I później jakby była cała ta drama na temat tego TikToka i ja... Nie chcąc, żeby ludzie po prostu kolejny raz widzieli go lub nie chciałam po prostu, żeby ludzie byli smutni widząc go, stwierdziłam, że po prostu go, wiesz, ukryję, nie? Że nie chcę jakby do kolejnych osób trafić. Nie chcę, żeby to jakby dalej tak. W zasięgu przesyłać. Tak, tak. No, kumam. To jakby rozumiem twoją decyzję. Liza, przed chwileczką leciał shot, na którym ty streamowałaś na Twitchu, nie? Mhm. I powiedz mi, bo z tego, co ja słyszałem, to kiedyś, ty tak podobno powiedziałeś, że widzowie od Nafci mieli cię reportować na tym Twitchu, przez co miało ci zlecić konto za pokazywanie ciała i dlatego musiałeś uważać, co zakładasz na siebie. I powiedz mi, czy to jest prawda i czy mogłaś by nam przybliżyć tą całą sytuację? Szczerze mówiąc, to było już tak dawno, że ja nie pamiętam i ja już od dawna... Ja pamiętam. A, no to wypowiedź się. Bo tak to już tyle czasu minęło, że ja ten konflikt jakoś już przeżyłam i... Mam go w jednym miejscu. W twoim atucie, lecimy. Ogólnie to jest takie dosyć dla mnie śmieszne, że bardzo często na swoich streamach, jak już streamowałaś, to zawsze była jakaś, jakby jakiś przytyk do mnie. Ale ty nie wiesz, jak działa Twitch. Jakiś komentator coś napisze, ty odpowiadasz. Ty tak samo leciałaś po mnie, jechałaś po mnie, tak samo. Totalnie. Okay. No. Ktoś ci coś napisał o mnie, że ja coś o tobie powiedziała, to nie. Ty od razu jedziesz po mnie. Nie, 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 Liza. Po pierwsze, wyglądało to w ten sposób, że to ty jako pierwsza dostałaś od swoich widzów, którzy przede wszystkim są widzami od Franka i jeżeli ty streamujesz, to oni są, kurwa, trollami. Oni są trollami. Oni przychodzą do ciebie na czat i piszą do ciebie tak. A słuchaj, Nafcia coś o tobie mówiła, a ty zamiast zobaczyć klipa, wierzysz swojemu jakiemuś przydupasowi, który ci mówi, no piszą na czacie, że Nafcia coś o tobie powiedziała. A ty zamiast sprawdzić to po prostu i nie wierzyć im od samego początku, mówisz, o, niech suka ścieka. No bo to już była na takim stopniu, że ścisnęłam z ciebie beka i tyle. Beka. Aha, czyli ty cisnąłeś bekę? No jak ty mnie zaczepiasz cały czas, że ja cię zaczepiam, a to ty jesteś tą osobą, która Sara, mnie ale zaczepia. Shotów, jak ty wypowiadasz się o mnie więcej niż jak ja wypowiadam się Dobra, o tobie. Dobra, to możemy zobaczyć, no nie wiem, wspominanie na streamach. To jest to, o co pytaliście, że Liza mówi, że będzie się inaczej ubierała. No tak, no, że... Co jest grzeczne, żeby zjebnawci mnie nie zgłaszali, że mi cycki widać? Kto by cię kurwa oglądał, dziewczyno? Z moich widzów. No, teraz wiem, ale ty masz tak taki sam fanbase. Jak nie mam brany. Taki sam. Bo nie, nie mam takiego samego fanbase'u. Chciałabyś na moim miejscu, ale jej się nie udało.
cały czas, co stream, przychodzili do ciebie ludzie, pisali coś, albo nawet ty sama zaczynałaś cały czas mój temat. Ja streamuję praktycznie codziennie, Liza. No ja wiem, nie jestem, że ty nie masz nic innego w życiu oprócz streamowania. Ja mam bardzo dużo rzeczy w życiu. Słuchaj, ja pracuję, jestem streamerką, w sensie na pełen etat. Do tego mam studia, do tego mam psa oraz mieszkam, w fajnym miejscu, w którym po prostu mogę... Teraz trenujesz. Bardzo dużo... No teraz trenuję, tak. I dlatego z tego, też... co wiem, ja się dowiedziałem, tak. Z kim mieszkasz? Z Gimperem. Z Gimperem? Tak, ponieważ my się znamy już w ogóle 10 lat, więc jeżeli mówisz, że ja mam taki sam fanbase jak Franek, no to nie mam takiego samego fanbase'u jak Franek, dlatego że oczywiście, jeżeli z nim streamuję, to dużo ludzi przechodzi od niego do mnie, ale jestem raczej osobą, która obraca się w wielu community i nie jest to kluczowe. No to ja wiem, że zaczynałaś od Mandzia, skończyłaś na Kasiks. Więc tego możesz mi nie opowiadać. No tak, i do teraz przyjaźnimy się z Mandziem, przyjaźni się z Kasiks, która jest tutaj. No i jakby nie widzę tutaj jakiegokolwiek zarzutu, że po prostu co, mam przyjaciół? No, jak mi opowiadali twoją historię internetową, to ty się wybilasz na tym, że byłaś przed opaską Mandzia. To Mandzia czy Kasiks, bo już nie wiem. No na początku Mandzia, a skończyłaś na Kasiks. Dziewczyno, ja jestem, ja jestem w internecie od 2013 roku. Kurwa, 10 lat. No, dużo. I wiesz, dlaczego przestałam tak nagrywać? Szkoda, że za i wiesz, taki dlaczego... długi okres nie osiągnęłaś takiego sukcesu jak ja za półtorej roku. Tak? Tak. Ja na przykład, uważam, że nie ma mi czego współczuć, bo ja na moich TikTokach robię spoko wyświetlenia, a przynajmniej nie muszę pokazywać dupy, żeby jakieś mieć. A co jest złego w mojej dupie? Ty tu dzięki niej tu siedzisz. Nie, siedzę dzięki sobie. Nie, siedzisz dzięki mnie. Aha, no to sobie tak uważaj. Nie będziemy się przekrzykiwać. Dobra, w końcu zrozumiałaś. No, myślę, że tutaj nie o to chodzi. Ale... Mamy dziewczyny. Ale... Pierwszy... Tak, dziewczyny, mamy pierwszy telefon, więc odbierzemy sobie. Zaraz wrócicie do gadania dalej. Halo, halo. Kogo witam, kogo goszcza, że tak powiem jak Arek. Halo, cześć. Jula z Katowic, miło mi bardzo. Cześć, Jula z Katowic. Mam pytanie do Nawci. Tak. Na wiersz. Czy nie uważasz, że część twoich ataków w stronę Lizzy wynika z twoich kompleksów? Nie, nie uważam tak. Nie atakuję Lizy po pierwsze jakby tak na co dzień. Jedyne co, to mamy teraz walkę, więc faktycznie widujemy się na face-to-face'ach i na jakichś tam spotkaniach, ale nie zazdroszczę jej niczego. Okej, bo ciągłe powtarzanie o jej dupie i tym, że dzięki temu istnieje w internecie, jest trochę słabe, szczególnie ze strony dziewczyny. To po pierwsze, a po drugie, czy to jest wystarczający powód, żeby mówić o obciąganiu jakichś kutasów? No tak. Jakby wydaje mi się, że Liza nie ma problemu z mówieniem o tym, dlatego że sama na streamach wyciąga takie rzeczy, więc... Okej, mi się wydaje, że jedyny kutas, który powinien cię obchodzić, to kutas swojego narzeczonego. Tak, i więc... obchodzi, no. Okej, więc może myśl więcej o nim, a nie o życiu seksualnym innych ludzi. Spoko. Okej, to wszystko. Dzięki ci bardzo i pozdrawiam cię. No to co, to może zobaczymy o, nie wiem, zdrada. Co to jest zdrada? No taki klip mam, tak nazwany. No pójdźmy, klip zdrada, nie wiem co to jest. Dzięki Egi za 5 miesiąc. Nie jestem kurwiarzem, zostaw mnie. Jesteś. Nie jestem. Masz dowód jakiś? Nie, a ty nie jesteś. Jak jest? Że ruchałeś się ze mną podczas relacji z Patrycją. To jest kurwa! To jest me! Ty nie jesteś w stanie nic zrobić. Jesteś. Ale czemu poczekaj, ty... teraz ja zaczęłam wypowiedź, dlatego ja chciałam też tutaj dokończyć, o co mi chodziło. Rozumiem, że nie lubisz, jak ludzie jakby mówią o twoim życiu seksualnym lub ogólnie. To dlaczego cały czas jedyne, o czym potrafiłaś rozmawiać u Franka, to są właśnie takie sytuacje? No, słuchaj, jeżeli ty nie masz problemu o tym rozmawiać, to jeżeli ty mówisz, że jestem nudna i tylko siedzę przed komputerem na dupie mojej płaskiej i mam same kompleksy, to dlaczego ja nie mogę odbić piłeczki w taki sposób, że ty jedyne, co masz do zaoferowania, to twoja dupa, a ona kiedyś się skończy i uroda się też kiedyś skończy. A po drugie... Potrafisz po prostu jakby wyciągać na światło dzienne również rzeczy, w których nie wychodzisz na dziewczynę girl power. Ruchałaś się z chłopem, który był w związku z inną dziewczyną. Ale skąd ja miałam wiedzieć, że oni są w związku? To była bardziej
wiesz, to nie ja zaprosiłam się do niego do domu i nie ja zapraszałam go spędzać ze mną czas. To bardziej była, to bardziej była jego inicjatywa i to, że ja bym ciągnęła to na światło dziennie, dlatego żeby ludzie zobaczyli, jak on mnie traktował, jak on traktuje inne dziewczyny. I że to, wiesz, ja w ciągu dłuższego okresu miałam bardzo duży hejt przez niego, dlatego że on zaczął się wypowiadać o mnie w niewładny sposób, że ja mam wyjebane ego, że do zaoferowania nie mam nic oprócz dupy. A kiedy ja kręciłam dupą u niego na streamach, jego widzowie wysłali mu 500 zł za to, on się cieszył, a kiedy już zaczęłam działać sama dla siebie i chciałam po prostu mieć znajomych, bo ja tu, no, zaczęłam od tego w ogóle, że ja przyjechałam tutaj, kiedy się zaczęła wojna, ja tu nie miałam absolutnie nikogo. Rozumiem. I później, jak zapoznałam się z Frankiem, dla mnie to była osoba, która wyciągnęła mnie z depresji, powiedzmy, że zaczęłam z nim wychodzić, zaczęłam z nim coś nagrywać. Ja byłam, ja jestem influencerką od 2016 roku, ale byłam influencerką w innym kraju i też miałam karierę. Kompletnie nowe community musiałam zbudować. Tak, no byłam w innym kraju, miałam swoją jakąś widownię na twoim poziomie, jak ty teraz tu jesteś. Ja miałam na takim poziomie swoją widownię na Ukrainie. Ja byłam w projekcie, ja wypuszczałam piosenki, ja pracowałam jako modelka, miałam studia prawnicze, które skończyłam i naprawdę miałam zajebiste życie. Ale zaczęła się wojna i musiałam przeprowadzić się, żeby zacząć nowy rozdział w swoim życiu, bo podczas wojny pierwsze parę miesięców, to nie dało się w ogóle rozwijać się w jakikolwiek sposób, bo wszystko było na takiej pauzie, co nie? I Franek był osobą, która mnie właśnie wyciągnęła z tego stanu. I ja przestałam mieć depresję, zaczęłam się bawić, a później jak my zaczęliśmy dostawać większą rozpoznawalność, to on zaczął mnie gorzej traktować i ja zaczęłam to zauważyć. I później, jak inne influencery zaczęli się do mnie odzywać, on był przeciwko temu, żeby ja z nimi się zadawałam. I też ja tego nie rozumiałam. Rozumiem, okej. I potem, kiedy już były momenty, kiedy ja tam już płakałam na streamach i nie rozumiałam, dlaczego on mnie tak źle traktuje, zdecydowałam się odejść od niego. I już po tym, jak już odeszłam i zaczęłam działać dla siebie, podpisałam kontrakt z Fame'em, wszystko pięknie, to on zaczął obrabiać mi dupę i mówić, jakie ja mam wyjebane ego, jaką jestem okropną osobą. I wszyscy nagle zapomnieli, jaka ja byłam dla niego miła, jak sprzątałam u niego w mieszkaniu, jak gotowałam mu jedzenie, jak dawałam mu prezenty co spotkania, dlatego że on był dla... I ja nie robiłam to na pokaz, a robiłam to dlatego, że on był dla mnie bliską osobą. Po prostu mieliście taką relację, no. No. Okej. Okay. I... No, mogę też i wiesz, i ty zaczęła... No. I kiedy ja miałam ten gorszy okres, kiedy wszyscy mnie jebali, nikt mnie nie rozumiał mojej mentalności ani nic, to... po prostu to był moment, kiedy było modne mnie hejtować. Teraz mogę ci przerwać na sekundę, żebyś się trochę pooddychała i żebyś powiedziała za chwilę spokojnie to, co ty chcesz powiedzieć, okej? Okay? Nie, wszystko jest okej. Okay. Ja jestem emocjonalna osobą. Ja to rozumiem i dlatego mnie boli. Dlatego też chciałam tylko powiedzieć... Poczekaj. Ja to kończę. Nie znając mnie, zaczęłaś się wypowiadać, jakie ja mam wyjebane ego, kierując się opinią ludzi z internetu i osoby, z którą ja jestem pokłócona. Mnie to wkurwiło i ja po prostu na tamten moment byłam bardzo agresywna. Rozumiem. Ja jestem osobą, się urodziła, czarnoskóra, w słowiańskim kraju i ja zawsze musiałam się bronić, zawsze musiałam, udowadniać wszystkim, że ja jestem lepsza od tego, jak wszyscy myślą. Poczekaj, bo się nakręcasz w sytuacji, w której ja nigdy nie powiedziałam Liza, bo nic nie słysza, czekajcie. Ja jednak nigdy nie powiedziałam Nie przerywaj mnie, kiedy ja mówię, bo kurwa, ja znam polski język tylko półtora roku i kiedy jest kłótnia i mnie ktoś przerywa, mi jest trudno się wypowiedzieć, rozumiesz? Ale ja chciałam cię tylko na sekundę zatrzymać, ponieważ ja, kiedy ty płakałaś u Franka i mówiłaś mu, że ty nie rozumiesz, dlaczego on cię tak traktuje, mówiłam tak, na streamie to widziałam i mówię tak, słuchajcie, widzowie, nie śmiejcie się z Lizy, dlatego że moim zdaniem Franek wcale ładnie się wobec niej nie zachowuje i jeżeli widać, że dziewczyna ma jakiekolwiek emocje wobec niego, to powinien wyłączyć streama, bo wie, że trolle na jego czacie będą tak i tak to podkręcać. A to, że ty tego nie wiesz,
bo mnie nie oglądałaś, to jest zupełnie inna rzecz. No ja ci mówię, że po prostu trafiłaś na ten moment, kiedy ja byłam bardzo agresywna i odpowiadałam na każde zaciepki, bo ja nie rozumiałam, dlaczego ludzie tak negatywnie mają do mnie taki negatywny stosunek. Rozumiem, ale ty zaczęłaś... Ty po prostu trafiłaś... Ja bym zmienił ten temat, skoro wiecie, on tak rusza faktycznie. Ty trafiłaś pod gorącą rękę, ja nie wiem, jak powiedzieć. I ja później zaczęło się to rozkręcać i poszło to na tyle, że mówisz o tym, że ja się puszczam, że ja się kurwię, że ja opierdalam pałę, a po tym, jak ja miałam tą relację z Frankiem, ja z żadnym influencerem nie miałam żadnej relacji ani nic. Teraz ja jestem już pół roku w szczęśliwym związku i do tej osoby ja nie spotykałam się z nikim i nie miałam żadnych takich lóżkowych relacji i nigdy nie było takiego, że ale, ja kurwa opierdalam palę na prawo i na lewo. A ty to mówisz publicznie. Mnie takim... Ty również mówisz to publicznie. Ty również mówisz to publicznie. No tak. Więc przestań teraz mówić, że ja nie wiadomo, co kurwa wyciągam. Bo ja nie wyciągam nie wiadomo czego. Wyciągam to, co ty mówiłaś w internecie. Czyli ale ja to... kurwa, jak ja powiedziałam, że Franek ze mną się przespał, kiedy był w relacji, ja nie powiedziałam o tym, że robiłam mu jakieś takie akcje. To ty już sama to nagłaszałaś i ten... No po tak, ale co ja mam ci powiedzieć, skoro ty mi mówisz, że ja jestem brzydka i nudna, a ja ci... Co ja ci mam powiedzieć? No okej, no a ty opierdalasz chłopakowi... To może całe powiedzieć, że jest brzydka i nudna, a nie mówić, że ja kurwa... Ale ja tak nie uważam, więc dlaczego masz mi... Wiesz, no, ale to dobra, to czemu na Kejdżu, to powiedz mi Nawcie, bo ty na Kejdżu się odpaliłaś na telefonie. No. I nazwałaś Lizę największą polską kurwą. I powiedziałaś, że nie musisz do niej startować i być taka jak ona. No. I właśnie... No, słuchaj. Dlaczego to zrobiłaś, a miotałem, jak ty, Liza, nazwałabyś Nawcie? Okej, słuchaj, miotałem mną emocje i ogólnie uważam, że teraz w tym momencie na przykład mogłam ubrać to w trochę inne słowa, ale dlaczego też tak o niej powiedziałam? Ponieważ Liza wyzywa mnie w jakby taki sam praktycznie sposób, kiedy ona o mnie mówi. Czyli wyzywasz mnie od suk, od szmat, od nudzia, że jestem brzydka, że pewnie jestem zazdrosna o to, a że ty masz jakąś relację. A jeżeli ty masz, wiesz, spoko relację od pół roku, to jakby ja nie uderzam w ciebie w taki sposób, a ty uderzasz we mnie od samego początku w taki sposób, że ja jestem zazdrosna o to, że tobie się coś udało z Franiem. I mówiłaś to po pierwszej konferencji. Tak samo przed pierwszą konferencją ja miałaś... Poczekaj, teraz ty mi przerywasz. Ty przed pierwszą konferencją specjalnie odpaliłaś streama i zaczęłaś o mnie jakieś tam rzeczy gadać, że ja jestem, wiesz, zakompleksiona, że mój narzeczony to pewnie ma twojego OnlyFansa i tak dalej, gdzie... Ja tak naprawdę, wiesz, nie uderzam w żadnych innych ludzi oprócz ciebie. Dlaczego ty wyciągasz jakieś takie rzeczy, w których są osoby, wiesz, niepubliczne po prostu, nie? To, że ty byłaś zazdrosna o Franka, to ja nie miałam na myśli relacji męsko-damskiej. Miałam na myśli zasięgowej, że o to mi chodziło. Co ty mówisz w ogóle? A później, kiedy ty już to zaczęłaś o tych pałach mówić, to już dodałam po prostu, że chyba byłaś zazdrosna i o to. Ale co ty mówisz? Ja tego nie rozumiem, naprawdę, bo... A ciągle gadka o chuju, o jakimś opierdalaniu. Chuj mi o co chodzi. No, chuj mi o co chodzi. Dosłownie. Totalnie jest dla mnie dziwne, że oceniasz wszystkich ludzi na podstawie tego, jakie mają zasięgi. Trochę ci chciałam powiedzieć, że nie tylko to jest najważniejsze, że to, że ja wybiłam się na Mandziu, to nie było tak, że ja się wybiłam na Mandziu, dlatego że, nie wiem, wykorzystałam go i zostawiłam. My się do teraz kumplujemy, a po prostu mieliśmy ekipę, z którą graliśmy. I tyle. A ja wykorzystałam Franka, twoim zdaniem? Nie, ale ja tego nie powiedziałam. No to... A to ty cały czas mi zarzucasz, że ja tylko i wyłącznie jestem o niego zazdrosna, dlatego że on ma jakieś zasięgi. Ja mam w chuju tego zasięgi, no. Po prostu się lubimy. Kurwa, Sasio Kutasia. Przejmam. Sorry. Dobra, dziewczyny, powiedz mi tak, Liza, bo ty w wywiadzie powiedziałaś, że na konferencję szykujesz a la show jak pasud, coś takiego, które ma pokazać, że Nawcia to pełna hipokrytka. Tak. I powiedz mi, czy możesz coś zdradzić, w jaki sposób to będzie wyglądało, albo jakiś chociaż jeden przykład hipokryzji Nawci?
I jeden przykład, kurde, to tyle do, trzeba sobie przypomnieć, sekundkę. Aż tyle było? No, na przykład z tego, że ja tam pokazuję tylko ciało, tylko dzięki niemu się wybijam, a ty przy tym wszystkim też pokazujesz swoje ciało, też pokazałaś sutka, też pokazałaś sutka na streamach, też masz zdjęcia dupy w takim rakursie, w takim kadrze, nawet dobra. W którym ja nie mam. Bo muszę ci na sekundę przerwać, za tym? ponieważ jestem mega zdziwiona, że bierzesz pod uwagę wyciąganie argumentu sutka, który był po prostu nip-slipem, gdzie na streamie... Sutonator, pasu, sutonator, gdzie na streamie po prostu jakby no wymsknął się i od razu moja reakcja była taka, że usunęłam to i jakby starałam się w ogóle o tym nie mówić ani nic takiego, ale jeżeli ludzie mnie pytali, czy to jest AI, czy ja naprawdę miałam taką wpadkę, to po prostu będąc zupełnie szczerą z nimi, powiedziałam im, że tak, zdarzyła mi się taka sytuacja, ale dziwi mnie w chuj naprawdę to, że o tym powiedziałaś, ponieważ ty też miałaś nip slipa i to jeszcze na Instagramie, gdzie musiałaś Instastory wstawić i je sprawdzić. Było co? Tak. Sprawdzić? Co? No, ona na Instastory dodała swojego suta. Dodałaś? Nie, ja byłam na sesji, Nie, ja byłam na sesji zdjęciowej. Się kręciłam w tam w ubraniu. Tak, ci sutek. No, ja usunęłam i napisałam, że takie rzeczy się zdarzają nie pierwszy raz, bo ja kiedy na Ukrainie brałam... No to wyciągasz, skoro takie rzeczy się zdarzają. Właśnie, pokazuję twoją hipokryzję, że ty to robisz, a mnie za to ciśniesz. Ale dziewczyno, ja ci tego nie wypomniałam. Stara, ty ciągle mi wypominasz moją dupę. Tobie moja dupa nie daje spokoju. Dziewczyno. Ale ja powiedziałam twoje dupy też. Ale pokazujesz ja ci wypominam sutka. No okej. No. Więc dlaczego wyciągasz jakby argument tego, że miałam nip slipa, którego zaraz usunęłam i nie było moim celem, żeby w ogóle... Ale to też nie był moim celem. No okej, to czemu mu go wytykasz? No ale to ty zaczęłaś. No a skąd? Ja cię nie oglądam, ja nie jestem twoją fanką. Ja zobaczyłam twojego suta na Reddicie i zainstalowałam to dla siebie, żeby mieć na konferencję. Na przykład. No i elegancko, no to na konferencji będzie show. No to ja na konferencji mogę twojego suta pokazać, bo też to mam, no i co z tego? Wydaje mi się, że ani jedna, ale ani druga... Ale ja po prostu dziewczyny, poczekajcie, ani jedna... Czekaj, Nawcia, czekaj. Że ty mnie dziewczyny, poczekajcie, kurwa. Poczekajcie, bo ani jedna, ani druga nie pokażą na konferencji suta, a teraz mamy telefon i halo, halo, kogo witamy w studio? Poczekajcie, bo ani jedna... Halo. Halo. Cześć, skąd jesteś i jak się nazywasz i skąd dzwonisz? Dzwoni Kuba z Warszawy. Ja mam pytanie do Asi. Tak? Jak się czujesz z tym, że kolejny raz w swoim życiu dopiero dalasz czarnej dziewczynie? Chyba wiesz, o czym mówię, co? Nie, chyba nie. Poczekaj. No to przypomnij sobie rzeczy z kasy szkolne. Nie wiem, czy to jest twoim celem poczekaj, w życiu. Poczekaj, bo ja ani nie jestem z Warszawy, więc nie chodziłam w Warszawie do szkoły, ani nigdy... Ale ja teraz jestem z Warszawy. Ale ja nigdy nie miałam żadnej czarnoskórej osoby w klasie. Nie chodzi o klasę, szkoły ogólnie. Nie wiem, czy to jest twoim celem życiowym, dopierdolenie czarnoskórym dziewczynom, które coś osiągają, a ty siedzisz na dupie od 10 lat. To jest nieprawda. A gdzie do szkoły chodziłeś? Ja nigdy nie miałam czarnoskórej osoby w szkole. Czekaj, gdzie do szkoły chodziłeś, jeśli cię mogę spytać? A. No. To jest mega dziwne, bo ja nigdy... Chuj tam. Nie, no to generalnie jakiś randomowy telefon. Nie było takiej sytuacji najprawdopodobniej. No nie. No. W sensie, no to jest jak po prostu tak godo, to tak... dosyć bierze. Duża jakby prawdopodobność, że jednak nie miałam tej czarnoskórej osoby w klasie, więc ani w szkole. Chuj tam sobie zadzwonił, kurwa, no. Chciał podkręcić. No ale dobra, przejdźmy może teraz do pytania do jakiegoś do Nawci. Ja mam do ciebie takie pytanie. Czy ty uważasz, że... Sława polskich influencerek generalnie opiera się na tym, że czy ona się opiera na wyglądzie głównie i że one same w większości mają sobą nic do zaoferowania, prócz wyglądu. Ogólnie nie uważam, że większość dziewczyn nie ma nic do zaoferowania. To nie jest dobra teza, dlatego że faktycznie można jakby robić swój content na tym, że ładnie się wygląda i tak dalej, ale póki... nie zarzuca się innym osobom, które tego nie robią, że to jest coś złego, a ona robi dobre rzeczy, no to
w porządku, nie? Jakby dużo ładnych dziewczyn jest po prostu znanych, no i to jest normalne i takie jest życie i fajnie dla nich, nie? Myślę, że tak, bo po prostu byłem tego ciekawy. Więc teraz pytanko do Lizy. Liza, powiedz mi, jakie ty masz plany na dalszą twoją karierę? Bo ty miałaś pewnego... Od miesiąca chyba nic na Twitchu nie robisz. No, tego, bo mi się nie chce, to nie moje w ogóle. Ale miałaś streamy, o których było przez pewien moment głośno. Tak, bo ja bardziej lubię takie streamy in real life, kiedy coś się dzieje, kiedy mogę pójść na imprezkę i tak dalej. A teraz zaczęłam mniej imprezować, więcej trenować. Jestem zmęczona czasami, mi po prostu się nie chce. Nie czuję się, a taki kontent, siedzenie przed komputerem, granie w gry, spróbowałam sobie parę razy i to nie jest dla mnie po prostu. Okej. Okay. Uważasz, że jest, czy granie przed komputerem w gry, wiem, że to jest abstrakcyjne pytanie, widzowie, przepraszam. Ale czy to jest ciężka praca według ciebie? No nawet to, ja tak nie uważam. To, ja uważam, że to jest praca, która sprawia człowieku przyjemność, więc... No i zajebiście. Tak, a taka praca jest najlepsza. Tak, tak. No, znaczy ja na przykład uważam, że to jest najlepsza praca, jaką mogłam sobie kiedykolwiek wymarzyć i dlatego też staram się być osobą, która... Często doceniasz i tak, która po prostu docenia to, ale też wiesz, jak potknie mi się noga, to po prostu o tym mówię i potrafię przeprosić, nie? Bo wiem, że też jakby to są te osoby, które przynoszą mi oglądalność i pieniądze po prostu. Będąc codziennie na świeczniku, no to jest dużo możliwość, że gdzieś się wypierdolisz, nie? No, prawda, prawda. Dobra, mamy kolejny telefon. Halo, halo, skąd jesteś i jak się nazywasz? Cześć, cześć, nazywam się Kuba, jestem z Miejską Muzyczkę, ja chciałem zadać pytanie Lidzi. Siemano, zadawaj. Słuchaj Lidzi, czy ty się nie czujesz tak trochę źle z tą krytyką, która do ciebie trafia od nawsi? Bo to uważam, że nie jest hejt, a ty po prostu nie umiesz sobie radzić z krytyką, która na pewno strzela, co ty myślisz? O, można jeszcze raz, bo nic nie zrozumiałam. Że generalnie jak ty się masz do tego, dobra, do krytyki nawci? Chciałem się zapytać, jak radzisz sobie z tym hejtem, który rzekomo jest hejtem od nawci. Czy po prostu nie potrafisz sobie poradzić z jakąkolwiek krytyką, która idzie w twoją stronę od czasów, kiedy jakby zerwałaś relację z Frankiem? Nie, no szczerze mówiąc, teraz to ja już jestem bardziej odporna na hejty, na krytykę i większość rzeczy mnie nie obchodzi. Ja mam fajne życie, robię swoje projekty, mam kochanego chłopaka, który mnie czeka w domu i jakoś, nie wiem, ja już na tyle mam przyjaciół, mam fajne życie, naprawdę. Dużo zarabiam, jestem w stanie utrzymywać siostrę tutaj w Polsce. Elegancko. No i pomagać tam rodzinie na Ukrainie, więc czuję się z tym dobrze w sumie. Hater to największy fan. Hater. Dobra, to wszystko, dzięki wielkie. Dzięki bardzo, Mordko. No mi się wydaje, że pytanie było trochę inne, ale okej. Okay. No czy ja radzę z tą krytyką? Radzę, bo ja na nią nie reaguję. Już nie robię na to mnie wrażenia. No, spoko. Widz usatysfakcjonowany, lekko sapał, ale... No, słychać go było. A propos sapania, to wy się sapiecie do siebie. Dziewczyny, powiedzcie mi, co najbardziej wkurwia ciebie w nawci, a co najbardziej nawcze ciebie wkurwia w Lizie? Szczerze mówiąc, ten konflikt był na tyle dawno, że tyle nie myślałam o niej, że nawet nie wiem, co mnie w niej wkurwia. Chyba tylko to, że jest hipokrytką, a tak nic. A mnie wkurwia za każdym razem, że ty mówisz, że jestem hipokrytką, a potem pierdolisz takie głupoty, które potrafię ci pokazać na szotach, że wychodzi na to, że ty jesteś kurwa hipokrytką. To razem jesteśmy hipokrytki. No i super. No i kurwa, pijemy sobie pionę i kurwa, zbijcie się, nie? Piona, ale po walce, bo teraz zapraszam was do Stardownu, dziewczyny. I tak, 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 moi drodzy, jeśli chcecie zobaczyć te zestawienie w 9 grudnia w łódzkiej Atlas Arenie, to zapraszam, bo kupujcie bilety na fame.tv. Liza kontra Nawcia. Możecie bliżej podejść trochę, nie? Ojo! Pogadajcie się coś, dziołchy, co tak teraz zamilkłyście? Cały program żeście go dały. No nie mam o czym gadać. Szkoda, że nie mam, a tak by usiadła bym tu pan na twojej twarzy. Spoko. Może kiedyś. Co jest, kurwa? Na rewanszu. Powiem. Może kiedyś dostaniesz. Jak ci już... Rewanż pokażę z tobą. Za pierwszym razem. Nie wiem, czemu ty jesteś taka pewna siebie. Stare, dwa razy walczyłam, mam doświadczenia.
Słuchaj, jakbym nie była pewna siebie, to bym tutaj w ogóle nie wychodziła. Tak? No ja, mi się wydaje, że no, już wtedy jestem wygraną. Dlatego było tak dużo rozmów o wadze, o... A właśnie, skłamałaś o wadze. Nie, nie skłamałam. Tak. Dobra, to myślę, że możemy wrócić i pogadać na ten temat. No to zapraszam, Dobra. To jeszcze na chwilę. Jeszcze na krótką chwileczkę kupujcie te bilety, pamiętajcie. No, tak, Liza w wywiadzie powiedziała, że no, ty jesteś kłamczucha, bo podobno skłamałaś w sprawie wagi, mówiąc wszystkim, że ty masz 52 kilo. A ma 58. A podobno 56 powiedziałaś. To... Że ja po prostu... na zdjęciach była Liza i tam się podaje wagę, wzrost i zasięg tak, i tak dalej. I no... Znaczy ja uważam, tak, że ogólnie to jest giga głupi i nudny temat, dlatego że jak już przyklepałaś kontrakt i go podpisałaś i też kłóciłaś się o niego bardzo długo, bo aż o miesiąc, tak, w sensie miesiąc się kłóciłyśmy na ten temat, to jakby powinnyśmy już zakończyć tą rozmowę, a wyciąganie tego tutaj jest w chuj nudne. No, ale ja uważam, okay, że trzeba to wyciągnąć, bo no, kiedy dogadywali naszą walkę, ty chciałaś, żeby ja zeszłam do wagi 55-56, mówiąc, że masz 52... To było na face to face. Nie. To było na face to face, że było... masz 56. Nie. Ty powiedziałaś, że no, ja, kochana, nie, jest taka nie, waga. Nie, ja, tam było tak, że ja... Ty mówisz, no możemy zawalczyć, jak Liza schudnie, sugerując, że jestem większa. Okej, okay, ja u ciebie jest, się pytam. Ale to ja nie u ciebie kłamstwo, się pytam. Liza, to ja nie u ciebie kłamstwo, się pytam. Jesteś... Ile ty ważysz, moja droga? Tak. Takimi słowami. No. No jak Liza schudnie do 50, nawet nie powiedziałaś, nie, ile nie, ty nie ważysz. Tak, powiedziałam tak, 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 tak. No nawet około 56. Nie, ty powiedziałaś, tak, jak Liza nie schudnie wiedziałam do 56, to będę... I co, i schudniesz? No. Nie. No to dlaczego się przypierdalasz? No a dalej, ale... dalej później, no, kiedy dogadywaliśmy kontrakt, to dzwoni do mnie menadżer i mówię, o, Nawcia chce wagę 55, bo mówi, że ma 52 kilogramy. Ja mówię, no kurde, trochę chyba... To ja ci już wytłumaczę, trochę to, no, cię popierdoliło troszeczkę, no, bo ja dawaj, mam 65 kilo i ja nie jestem jakąś większą kobietą. Ja po prostu mam kształty. To, tak, że to, atuty. Tych, tak, no, atuty. To, double że tych atuty. Atutów nie masz. Nie znaczy, że jestem grubsza od ciebie. Ale ja tak tam nie powiedziałam, ja uważam, dziewczyno. Że ja tak nie powiedziałam. Jak ty. I słuchaj, mając 50... Nie powiedziałam, że jesteś gruba, to po pierwsze, ponieważ mając robisz już 50, taką narrację, mając poczekaj. Mając 52 kilogramy, to ty byś wyglądała tak samo jak Madeleine z Natsuwar, tak samo jak Agata, która teraz ma tyle. Ja, a ty okay, wyglądasz no, na normalną, zbudowaną kobietę, która nie wygląda. I ja zaczęłam się o to kłócić i później dogadaliśmy wagę 60,5. Tak, no. A przed tym, jak ja już przyjeżdżam na sesję i widzę, że ty masz no, 56 kilo, chyba źle zobaczyłam, i to świadczy o tym, że ty jesteś kłamciucha, że mawiałaś, że ja jesteś taka chudziutka, taka malutka to ja i taka wytłumaczę. Pick me girl, że ja cię połamię. Ja nie jestem pick me. I po drugie, a... nie mówiłam, że mnie połamiesz, po trzecie. No zgniotę cyckami i dupą. Będziemy cyckami się bić? Ja tak nie powiedziałam. Powiedziałaś tak na szocie u Tyszki, na tym. Nie. Że jestem większa, że mam większą dupę, większe cycki. Tak, i dlatego jesteś ode mnie cięższa i jest ci ciężej zejść z wagi, ponieważ musisz schodzić z partii takich jak dupa oraz cycki. Ja nie mam takich wielkich tych partii, żeby no i masz zejść. Normalnie 58 kilo, a kłamujesz federację, okay, że masz 52. Czyli mogę teraz już możesz przestać mówić i ja powiem to, co jest prawdą? No. Dobra, dokończ i jeszcze raz sprawdzimy wasze warunki i atuty. Więc słuchaj, ja rozmawiając z Wojtkiem Golą, powiedziałam mu, że ważę 54 kilo i że będę miała problem z przytyciem, ponieważ mam problem z jedzeniem. I jeżeli mielibyśmy rozmawiać o wadze, to chciałabym wejść na rozmowy o 52 kilo. I wtedy, kiedy Wojtek Gola powiedział mi, że ty ważysz 68 kilo, wtedy na tamten moment rozmowy, ja zaczęłam jeść coraz więcej, zapisałam się do dietetyka i tak dalej, żeby do ciebie wyjść jakby tą wagą. Więc rozmawiając z Wojtkiem Golą, od razu mówiłam o K1, a to, że twój menadżer ci tego nie przekazał, to chyba musisz w takim to razie nie menadżer nie przekazał, zweryfikować menadżera. To nie menadżer dobra, nie ale... przekazał, to Wojtek Gola po prostu mnie nie ale wie. Dobra, ale i tylko poczekaj.
od samego początku była rozmowa o tym, że będziemy walczyć w 56 kilo i ja cię poczekaj, nie przerywałam. Moją drugą nie przerywałam walkę. Ci, więc zamknij zapraszałam cię walczyć. No dobra, ale walczycie w jakiej... Dobra, poczekaj. I słuchaj, i miało być wtedy, kiedy ja robiłam 58 kilo. Czekajcie, w jakiej kategorii walczycie? Liza, poczekaj. 60,5. 60,5. Czyli no i w takiej kategorii walczycie. I zajebiście, dziewczyny, zapraszam was do Sterdamu. Czyli ja, będąc po prostu lżejsza od ciebie, wchodzę do ciebie, a ty bierzesz sobie tak, debiutantkę, to jest twoja trzecia walka teraz. Ale, masz, ale ja macie, już dziewczyny, wy macie jedna i druga. Kurwa, wy macie podpisane na 60,5. Jedna i druga strona to zaakceptowała. A ty się zaakceptowałaś, jak przyjęłaś propozycję, kiedy ja miałam drugą walkę i później ja walczyłam za nami. Ja robiłam wagę dwa razy pod rząd i hormony mi się zjebały. Ja w ogóle nie miałam żadnej propozycji, żeby walczyć z tobą wtedy, kiedy na nami czan. Co ty gadasz, dziewczyno? Kumam to, dziewczyny. Dziewczyny, czekajcie. Ale co to ma do tego? Dziewczyny! Kurwa, macie, ale wy możecie mnie posłuchać. Dziewczyny, co to ma do tego? Macie podpisany kontrakt na 60,5. Zapraszam was jeszcze raz do Sterdaunu i chuj, lecimy, kurwa, nie? Sterdaunik, o kurwa, jebła szklanka. Chcieliście dymy, macie dymy, szklanka pierdolnęła. Mi się wydaje, Liza, że ona w ciebie rzuciła, nie? Tak między nami, ale to wiesz. Nie, no to będziemy się rzucić. Jeśli chcecie zobaczyć tą walkę, to... Na Fema TV ostatnie bilety. Gala 9 grudnia, moi drodzy. Zestawienie Lizy kontra Nawcia. Łódzka Atlas Arena. Myślę, że tak. Myślę, że będę robić dobre uniki. Tak. No, może to ci uratuje. FameMMA.tv bileciki. Może nie będziesz mogła mnie złapać. Czemu ja mam cię łapać? Ja będę cię kopać. Twoje piękne buźkie. Czekam. No i elegancko. I... Jeszcze do kamery, dziewczyny, do przodu. To są warunki fizyczne Lizy i Nawci. I moi drodzy, co? Ja wam bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego Face to Face'a. Dziękuję ci, Nawcia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję ci, Liza. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy program. Mam nadzieję, że bawiliście się bardzo dobrze. Jeśli chcecie zobaczyć to zestawienie, czy zestawienie Grega z Polakiem, to kupujcie bilety na fame.tv, bo zostało ich naprawdę niewiele. Dzięki wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się i cześć!